Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Kostakowski i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie z historią. Zaczynamy wyjątkowo punktualnie. Udało się tym razem. Nieprzypadkowo się spotykamy dzisiaj. Pozwolę sobie przedstawić kilka powodów. Oczywiście inspiracją jest 400-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. To jest jakby pierwsza bezpośrednia inspiracja. Drugą jest oczywiście miesiąc styczeń. Miesiąc, w którym nasze miasto zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Jak również kolejną inspiracją, przynajmniej dla mnie osobiście, jest fakt, że rok 1945 jest najważniejszym rokiem w historii naszego miasta. Ja tak uważam. Oczywiście poza rokiem 1612, rokiem nadania praw miejskich. Dlaczego? Mam nadzieję, że to spotkanie wyjaśni. Jak również dwa następne, ponieważ tak jak Państwo czytali na plakatach, jest to pierwsze spotkanie z historią. Drugie chcielibyśmy zrobić w marcu i z tytułem Łuczany 1945-47, a trzecie spotkanie na przełomie kwietnia-maja, drogi do i z Giżycka, czyli mieszkańcy naszego miasta w latach powojennych. Jak, skąd się wzięli, skąd przyjechali tutaj, gdzie wyjechali. Także to jest jakby perspektywa na następne dwa spotkania. Dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem ograniczonym jakby w ramach czasowych, mianowicie taką krańcową datą jest data 20 maja 1945 roku. Oficjalne, uroczyste przekazanie władzy nad miastem przez komendanturę radziecką, władzą cywilnym naszego miasta, chociaż tam 16 to prawdopodobnie się odbyło tak naprawdę, natomiast 20 odbyło się to tak oficjalnie. Również nie przypadkiem jest, że spotykamy się w tym budynku. Jest to jeden z budynków ocalałych, piękniejszych w naszym mieście, zbudowany w 1909 roku. Nawiasem mówiąc, bardzo szybko, bo niecały rok budowany ten budynek. Był to przed wojną dom parafialny Kościoła Ewangelickiego. Także te wszystkie jakby powody są przyczyną, że spotykamy się tutaj, dzisiaj i za chwilę przejdziemy do meritum sprawy. Będzie można również podyskutować, a przynajmniej zadać pytania naszym głównym historykom dzisiejszym. Zresztą, nawiasem mówiąc, wszyscy jesteśmy historykami tutaj. Ja również kończyłem historię. Więc, ale oczywiście tutaj będą ci dwaj panowie, czyli Robert Kępa i Jan Sekta, będą głównymi prelegentami. W takim razie zapraszam i na pierwszy ogień Jan Sekta. Na siedząco. Witamy bardzo serdecznie. Ja może sobie pozwolę stać. Będę siedział potem, że usiądę. Mi w udziale przypadł wystąpienie jako pierwszemu w zagadnieniach poświęconych ostatnich dni, można powiedzieć, Giżycka, może znaczy miesięcy, może w ten sposób. Ale nim do tego przejdę, to może troszeczkę historii tego miasta. Tu już Krzysiek wspomniał, miasto prawa miejskie otrzymało. No to się dyskutuje generalnie jeszcze nad tym, ale oficjalną datą jest 1612 rok. Później miasteczko przeżywało wiele różnych takich sytuacji dość ciekawych, skomplikowanych, pożary, epidemie, przejścia różnych wojsk. To wpływało na rozwój i jednocześnie było klęską tego miasta. I tak naprawdę miasto w przededniu II wojny światowej było stosunkowo niedużym. To było małe miasteczko, mające około 14 tysięcy mieszkańców. Wojska w tym było, oprócz tego było około 2,5 tysiąca. Nie strzelał z tego. Nie był to duży środek też jej przemysłowy i gospodarczy, aczkolwiek w zasadzie można powiedzieć, że kilka tysięcy mieszkańców tego miasta miało zatrudnienie, można powiedzieć, na miejscu.
W 1939 roku, kiedy wybucha wojna, wtedy się daje zauważyć taki większy ruch w mieście. Oczywiście spowodowany jest napływającymi sporymi liczbami żołnierzy, którzy 1 września poszli w kierunku południowym i wschodnim, w kierunku Białystoki na Wiznę. I od tego w zasadzie momentu życie w mieście nabiera nowego kształtu, można powiedzieć. Mężczyźni są powoływani do wojska, coraz więcej samotnych kobiet, można powiedzieć, w domach zostawało. Brakujące ręce do pracy były uzupełniane już od 1940 roku robotnikami cywilnymi pochodzącymi na początku z Polski. To jest tak ciekawostka, każdemu się będzie wydawało, że to byli przymusowi robotnicy. Nie jest to do końca prawdą, z tego względu, że znaczna część robotników to byli ochotnicy z terenów Generalnej Guberni, którzy traktowali ten wyjazd jako typowe saksy. Idziemy po prostu do pracy. Dopiero w późniejszym okresie, kiedy coraz więcej rąk niemieckich było zatrudnionych przy naciskaniu cyngla, coraz mniej było ich do pracy, coraz wtedy zmuszano do pracy. I faktycznie wtedy widzimy taki typowy obraz robotnika przymusowego z oznaczeniem na ubraniu. W przypadku Polaków była to literka P w trójkącie. Lub sama litera P naszyta na odzież. W każdym razie musiało być to widoczne. Pierwsi ci robotnicy, ci ochotnicy do pracy pojawili się już wiosną 1940 roku. Stopniowo latem ich przybywało. W późniejszym okresie zaczęto sprowadzać również robotników z Europy Zachodniej, głównie z Francji, z Belgii, z Holandii. I tutaj wszyscy ci się skumulowali, można powiedzieć, w tym jednym regionie. Tutaj w przypadku robotników sytych cywilnych, jeżeli chodzi o Polaków, to było ich kilkuset, około 650 osób, z czego w Giżycku pracowało nieco ponad 40 osób. Baraki tych robotników znajdowały się w rejonie Popówki Małej. Tam kiedyś znajdowały się również obiekty takiego, powiem, mówić, obozu młodzieżowego i właśnie w tych barakach byli zakwaterowani ci robotnicy cywilni. Oprócz nich byli również jeńcy wojenni, najpierw francuscy i belgijscy, później pojawili się Rosjanie. W przypadku tych ostatnich baraki były strzeżone przez wartowników niemieckich, podobnie było z Francuzami i Belgami. Natomiast Polacy, można powiedzieć, mieli dość takie, no nie powiem, że swobodne, ale takie luźniejsze warunki życia i pobytu. Mogli się swobodnie przemieszczać między nimi po mieście. Nie mieli takiego bezpośredniego nadzoru. Po 1941 roku pojawili się również robotnicy przymusowi z terenów Ukrainy i Białorusi. Jeżeli chodzi o warunki życia i pracy, to mówię, one były zróżnicowane. W przypadku robotników przebywających na terenie miasta byli to w większości tak zwani fachowcy, można powiedzieć. Byli to rzemieślnicy, którzy wykonywali czynności związane z usługą czy kanalizacji, czy powiedzmy sobie pracowali w warsztatach, pracowali w zakładach krawieckich, w zakładach produkcyjnych, między innymi przy budowie umocnień i lotniska w rejonie Herkunowa. Ponadto byli zatrudniani przez pojedynczych gospodarzy w okolicach Giżycka. Tutaj może Krzysiek przeczytać fragment wspomnień jednego z pracowników cywilnych. To są wspomnienia zawarte w takiej książce wydanej w latach 80. ze znakiem P. Relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej. I to będą takie trzy krótkie fragmenty wspomnień Jerzego Stawickiego. Na pewno wielu osobom jest to znane nazwisko giżyczanina. No już w tej chwili nie żyjącego, natomiast żyją jego dzieci i wnuki. I miałem 21 lat, kiedy 9 marca 1940 roku dostałem się z Nowego Dworu Mazowieckiego na roboty. Przywieziono nas do Giżycka. Pracowałem w gospodarstwie do jesieni 1941 roku. Wtedy zabrali mnie jako fachowca do Giżycka. I tu się wiele zmieniło. Za Giżyckiem jest takie jeziorko Popówka. Tam były usytuowane 4 baraki. Jeden za drutami, tam byli Rosjanie. Drugi barak, my Polacy, tam mieszkaliśmy. Nie był ogrodzony, nie było wachmana z karabinem, ale był Lagerführer, taki
kierownik tego baraku. On był dobrym człowiekiem, mówił po polsku. Często przychodziła do nas policja, szukali podobno jakichś spadochroniarzy. Gdzie ich szukać? U Polaków? Trzeci barak był francuski. Mieli wachmanów, oni byli wojskowymi. Mieli lepiej, bo dostawali paczki z Czerwonego Krzyża. Jak ja przyjechałem do Giżycka, można powiedzieć z dostatku, bo wcześniej pracował w okolicach Zelek u Bauera. Tutaj dostawaliśmy 1/4 kostki margaryny na 3 dni, trochę marmolady i chleb. Ja pracowałem u ślusarza, w warsztacie ślusarstwa. To był starszy gość, ona też starsza kobieta, dzieci nie mieli. Ich stosunek do mnie był lepszy niż tego gospodarza. Dzięki nim żyję, bo bym dawno ziemię gryzł. W tym warsztacie pracowało 4 uczniów niemieckich, 15-17-latków, 4 Włochów i 4 Rosjan. Oni mieli jedno zadanie, robić klamry ciesielskie. Widocznie na front były potrzebne. Ciągle to robili. Ja z tymi chłopcami robiłem roboty usługowe w mieście. Szło się na telefon. Pod koniec to nic nie robiliśmy, tylko zawiasy do kufrów i zamki. Wiedziałem już wtedy, że zbliża się koniec, bo masowo te kufry stąd wysyłali. Na kolei pracowali również Polacy i zaczęli dobierać się do kufrów. 3 złapali i zabrali do więzienia. Naczelnikiem więzienia był 25 lat i nikt mu nie uciekł, a tych 3 uciekło. I nie mógł sobie darować, że 20 lat był naczelnikiem, a oni kraty wyrwali i uciekli. Jeden z nich był tak potężny, że stół podnosił jedną ręką. Pochodził ze wsi Kazuń pod Warszawą, a 2 pozostałych było warszawiakami. Także to taki fragment mniej więcej określający. A ten warsztat ślusarski, w którym pan Stawicki pracował, mieścił się dzisiaj, tak obrazowo powiem, na pasażu w okolicach kręgielni tej nowej i tego budynku, którego właścicielem jest firma Biłasa. Także to mniej więcej tam się mieścił ten warsztat ślusarski, w którym pracował. Także proszę bardzo. Już pozostanę w tej pozycji siedzącej. Tutaj pozwolę sobie Państwu zaprezentować plan miasta z lat 30. Jak Państwo zwrócicie uwagę, miasto się od tego, kształt sam miasta niewiele się w tym okresie zmienił. Nadal pozostają te główne ulice, jak powiedzmy, ulica Warszawska, ulica dawniej Węgoworska czy Węgorzewska, jak to woli, dzisiaj ulica 3 Maja, 1 Maja, przepraszam. Tak samo jest ulica Kolejowa i ulica Nowowiejska. Miasto z lotów taka wyglądało w ten sposób. Centrum, rynek, zabudowa w zasadzie w niewielkim stopniu się go zachowała, ale to już o tym już będzie Robert mówił dalej, o tych skutkach. Główny obiekt to jest oczywiście hotel Deutsche Haus na rynku, obecnie nieistniejący. To jest w rejonie dzisiaj, można powiedzieć, kawiarni Ekran. Przepraszam, Kuchni Świata mniej więcej, w tym rejonie. Wylot na ulicę Olsztyńską, budynki też nieistniejące. On rodzi chluba, ulica Warszawskiej, dom Jakobiego. Tutaj akurat już po przejęciu, po 1935 roku przez firmę Kenitz. Znany budynek, tak zwany Luther Schule, to woli dzisiaj Zielonej Szkoły, czyli jedynki, dzisiaj gimnazjum nr 1. Wtedy jeszcze przed budynkiem była taki mały stadik, Katinka, to woli Katrinka nazywana to również. A tutaj właśnie jest widoczny u dołu. Dworzec kolejowy, w zasadzie też układ się nie zmienił. Koszary. Miasto Giżycko stało w 1859 roku miastem garnizonowym i w zasadzie tego momentu rozwijało się w kierunku właśnie rozbudowy obiektów infrastruktury wojskowej w okolicach twierdzy. Tu mamy akurat tak zwane Steinmetz kazerne, czyli koszary Steinmetza, to jest ten kompleks za zamkiem. Tam jest WKU i ten batalion remontowy. Tutaj mamy koszary lekkiej artylerii. To są kompleks przy Nowowiejskiej. Tutaj mamy, jeszcze do tego się dojdziemy. Jeżeli chodzi z kolei o zmianę sytuacji troszkę w życiu mieszkańców miasta, to rozwój działań wojennych na froncie zachodnim spowodował, że do miasta zaczęła napływać, można powiedzieć, spora część mieszkańców terenów zagrożonych bombardowaniem przez lotnictwo alianckie. Już
począwszy od 1943 roku, do miasta zaczęło nabywać spore rzesze, bo się oblicza, że około 5 tysięcy, z tego co mi się udało ustalić. W skali powiatu. W skali powiatu około 5 tysięcy, z czego około 1000 mieszkało na terenie miasta i była to ludność głównie z Berlina. Oprócz tego, tu macie Państwo kartki tzw. pomocy, wędrujący kościół z pomocy Kościoła Katolickiego, który przyjmował dzieci na wypoczynek letni. To są te karty i proboszcz miejscowego Kościoła Katolickiego przydzielał mieszkańcom takich właśnie, można powiedzieć, kolonistów. Są tu, a propos, jeszcze wracając do tego tematu, tych pracowników przymusowych, większość z nich była katolikami, dlatego też miejscowa parafia w kościele świętego Brunona prowadziła również dla nich nabożeństwa. Spotykali się w każdą niedzielę. Oprócz tego wszystkie święta katolickie były również obchodzone przy mszy świętej. Tutaj mam akurat dokument z 28 czerwca 1943 roku, gdzie miejscowy proboszcz zwraca się z informacją do policji, że 4 lipca 1943 roku o 11 będzie się nabożeństwo dla polskich robotników cywilnych. To samo dotyczyło robotników, którzy byli na terenie Rynu. Było to akurat, jest informacja, że w kaplicy katolickiej przy Mikołajskiej odbędzie się to nabożeństwo o godzinie 10.30. To jest dokument z 10 października 1941 roku. Dla tych pracowników na potrzeby nabożeństwa napisane były również przez kurię biskupią katolicką nabożeństwa. Tutaj mamy właśnie przykład takiego nabożeństwa w języku polskim. Nie wiem, czy jest to czytelne, ale fragment może przeczytam. Najmilsi chrześcijanie, Chrystus Pan ustanowił sakrament pokuty na sposób miłosiernego sądu. Chrystus jest sędzią naszym, On zaś dał władzę odpuszczenia grzechów apostołom swoim. Tak się wszyscy, co grzeszyli, winni poddać swoje grzechy sądowi. To jest to dwustronicowe, nie będę tego całości czytał. Oprócz tego jeszcze w dokumentach udostępnionych mi przez księdza prałata Mazura udało się mi znaleźć słowniczek niemiecko-ukraiński do nabożeństwa, żeby katolik ukraiński czy prawosławny, ewentualnie grekokatolik mógł również przystąpić do spowiedzi czy brać udział w nabożeństwie. Tutaj jest również dokument, który potwierdza, że robotnicy, ci pracownicy cywilni również próbowali zawierać małżeństwa. W tym dokumencie skierowanym od Generalnego Wikariatu we Fromborku do proboszcza Grawe jest informacja, że jeżeli nie istnieją jakieś przeszkody, to można udzielać zgodnie z prawem niemieckim małżeństw. Jeżeli jednak nie ma takich, jeżeli są jakieś powody, które mogą to uniemożliwić, lepiej, żeby takie małżeństwo nie było udzielone. I tutaj mamy wykaz właśnie tych Berlińczyków, którzy zostali przydzieleni do Giżycka. Są podane imiona, nazwiska, miejsce zakwaterowania i można powiedzieć zatrudnienie, czym się trudnili. Tu mamy sporą liczbę właśnie uczniów, mamy siostry Caritasu, siostry Czerwonego Krzyża. Byli rozdysponowani po mieszkaniach prywatnych, ale również w Betanii w miejscowościach obok Giżycka. Jeżeli chodzi o kwestie związane z miastem tuż przed, że powiem, zajęciem przez wojska rosyjskie, to jedno jest bardzo charakterystyczne, że im bardziej zbliżał się front, tym więcej przybywało przede wszystkim rannych. To było widać, że ta wojna nabiera takich bardzo krwawych rumieńców. W Giżycku wszystkie obiekty publiczne, tutaj głównie chodzi o szkoły, plus jeden z koszarowców w twierdzy i szpital Betanek został zamieniony na lazarety. Przypuszczamy, że w tym okresie przebywało w mieście około 2-3 tysięcy rannych. Dużo się mówiło kiedyś z tego czasu o zniszczeniu miasta przez bombardowania. Tak naprawdę
Miasto zostało zbombardowane zaledwie dwukrotnie, przynajmniej mi się udało ustalić dwie daty, kiedy były się naloty. To był 14 i 16 grudnia 1944 roku. Udało mi się znaleźć wspomnienie jednego z mieszkańców Giżycka, Wilhelma Plagi, który tak to mniej więcej wspominał. Dziś od rana był wielki ruch lotniczy. Dział sztyk lotniczy strzelało całe przedpołudnie. W południe słychać było eksplozję bomb. Także ściany drżały. Z kuchennego okna zobaczyłem gęste obłoki dymu. Z okna w jadalni zobaczyłem, jak bomba wybuchła tuż przed moimi oczyma w składzie drewna Amona. Potem zszedłem do piwnicy. Bomby spadały przy zakładzie miejskim. W związku z taką drobną prezentację Państwu pokazać, jak to mniej więcej wyglądało. Przy zakładzie miejskim ulicy Bismarka, przy ulicy Teodora Ottona Beckera, przy ulicy Nowowiejskiej i Busego. Jak po południu szedłem do kurnika, przyszedł do mnie pan Schill i powiedział: otwórzmy podwójne okna. Ledwo to wymówił, wybuchły kolejne bomby. Także siadaliśmy na tyłkach. W mieście było kilka pożarów. Poszedłem do kosza Steinmetza i tam zobaczyłem dopiero, co zaszło. Bomba eksplodowała bezpośrednio przy wjeździe bramy. Wszystkie okna w obu budynkach były wybite. Bomba na chodniku przy kasynie nie wybuchła. Było tu kilku zabitych i rannych. I opis 16 grudnia. Kasyno oficerskie zostało trafione bombą. W koszarach Szajmeca garaż samochodowy. Dom Kowala Szurana, stolarza Rodiesa, piekarza Gornego, pana Regi, stajna pana Gede. Na Wilhelmstrasse jeden dom, przepraszam. Narożny dom przy rzeźni, warsztat Trosińskiego i Kozłowskiego oraz stajnia Witkiego. Tam zginął Gansał i jego Sibek. Zniszczone było biuro Amona, wieża ciśnień na dworcu i księgarnia Nogli. Dzisiaj trudno jest określić, jak wielkie były straty, jaki areał miasta został zniszczony. Wszystko wskazuje na to, że te dwa naloty, które się odbyły, były to raczej naloty niewielkie. Owszem, zniszczenia były. Były też ofiary. Zginęło w tym czasie około 16 osób i 40 było rannych. Na tej prezentacji widzicie Państwo rozmieszczenie mniej więcej tych głównych miejsc, gdzie zostały one zbombardowane. Też udało się znaleźć wspomnienia jednego z mieszkańców Giżycka, który wspominał o zbombardowaniu północnej części cmentarza. Był to teren zalesiony. Być może lotnik uważał, że jest to miejsce, gdzie się schroniła ludność lub względnie jakieś oddziały wojskowe, gdyż ten lesisty teren został zbombardowany. I w zasadzie ten okres bombardowania był również takim pierwszym sygnałem, że wojna dotknie bezpośrednio miasto. Pierwszą ewakuację tak naprawdę zaczęto już przygotowywać w październiku. Ewakuowano wtedy wszystkich tych, którzy byli ludnością napływową, to znaczy tych Berlińczyków, którzy tutaj osiedlono w obawie przed bombardowaniami zachodnich Niemiec. Ich później z Giżycka ewakuowano, skierowano ich z deszczu pod Rynne, bo do Saksonii, większość z nich trafia do Drezna i okolic. Jak Państwo wiecie, Drezno zostało zbombardowane, zniszczone w zasadzie w 90%. W zasadzie do stycznia, do połowy stycznia 1945 roku miasto funkcjonowało według rozkładu i planu pracy. Funkcjonowały urzędy, jeździły pociągi, usuwały pociągi. Prąd był bardzo blisko, a mimo to miasto funkcjonowało. To się wiązało przede wszystkim z tą decyzją Gauleitera Kocha, żeby nie ewakuować ludności. Czekać do momentu. Zawsze czekano na tą tak zwaną Wunderwaffe, cudowną broń. Tej broni cudownej nie było, a front zbliżał się coraz szybszymi krokami. I w rezultacie nieliczni zaczęli już wyjeżdżać z miasta na początku stycznia, ale to było tak, się odbywało się tak bardzo powolnie, nie bez takiego większego jakiegoś zaangażowania. Dopiero 22 stycznia, kiedy w zasadzie już było doskonale słychać wybuchy pocisków artyleryjskich w pobliżu miasta, władze miejskie ogłosiły oficjalną ewakuację. I wtedy dopiero się rozpoczęła paniczna ucieczka. Wtedy jeszcze w mieście było około 7 tysięcy mieszkańców. Oni się ewakuowali w zasadzie w ciągu dwóch dni tak naprawdę. Tutaj jeszcze był problem związany z tą decyzją Kocha, który zabraniał wojsku przyjmowania cywilów. Nie pozwalano, żeby wojsko zabierało sobie cywilów. Jednak dowodzący tutaj wojskami generał Hauser wydał zgodę, żeby jednak wojsko zabierało. 22 ewakuowano
21 zaczęto ewakuować już szpital w Betanek. Następnego dnia 22 zabrano ostatnich 80 pacjentów samochodami właśnie Wehrmachtu do kierunku na Kętrzyn. Jeżeli chodzi o pozostałych mieszkańców, to zabierali się oni właśnie transportami wojskowymi. Dworzec był przepełniony wojskiem i cywilami. Każda forma transportu nadawała się do ucieczki. Tutaj mamy właśnie przykład, nie jest to co prawda zdjęcie Giżyczan, ale ono obrazuje, w jakich warunkach uciekano. Zima, ponad 20 stopni mrozu, tutaj różne spotkałem określenia, jedni twierdzili, że 20, inni, że 35. W każdym razie było bardzo, bardzo zimno. Ile by to stopni nie było, to było wtedy bardzo zimno, było dużo śniegu. Tak przynajmniej wspominali też mieszkańcy uciekający z Giżycka. Tutaj mamy slajd pokazujący ucieczkę już nad Zatoką Gdańską. Tak mniej więcej to wyglądało. Doświadczyli tego również Giżyczanie. Wspomnienia są dość trudne do przekazania, bo każda ucieczka pod ostrzałem z samolotów radzieckich, bo to się przewija w większości tych wspomnień, że ludzie ci byli ostrzeliwani, że starają się iść wieczorami lub nocą, w ciągu dnia chronić się w lesie, żeby nie dostać się właśnie pod ostrzał karabinów maszynowych z samolotów. Wielokrotnie właśnie mieszkańcy wspominają właśnie ten ostrzał artyleryjski. To było dla nich takie szokujące, że nie było w zasadzie możliwości ucieczki ani do przodu, ani do tyłu. Ruch był tak gęsty, przemieszanie samochodów wojskowych z cywilami powodowało, że możliwości schronienia się były bardzo niewielkie. Przed opuszczeniem, po opuszczeniu miasta przez cywilów, wojsko wysadziło w powietrze mosty, które były na kanale. Tu w tym przypadku mamy most, ten tzw. holenderski, który był przy moście kolejowym. Tutaj mamy tzw. most Pierkunowski z dwóch różnych ujęć. I tak to mniej więcej w skrócie, nie się przedłużać. Oddam głos Robertowi, żeby omówił tą sytuację dotyczącą samych walk wokół miasta. Żeby Robert się przygotował, psychicznie przynajmniej, to ja przeczytam jeszcze ostatni fragment wspomnień pana Stawickiego właśnie z tego dnia, kiedy doszło do ewakuacji. Tak długo wyczekiwane wyzwolenie przyszło w styczniu 1945 roku. Któregoś dnia wpada do mnie do warsztatu kolega, który pracował w transporcie i mówi: ty jeszcze pracujesz? A zobacz, co się dzieje na ulicy. Na ulicy samochody, krowy, ludzie, konie. Wszyscy uciekają, a ty jeszcze pracujesz? Majster pyta się, co robić. Patrzymy. Niesamowita rzecz. Ryk tych krów, konie, traktory. Kto czym ma, to jedzie. Okazuje się, że już tak dwa dni trwała ta ewakuacja. Dezorganizacja była szalona. Tak jak Niemcy byli zorganizowani, tak pierwszego dnia wszystko się zapadło. Wyzwolenie, no ale to już wyzwolenie, to dalszy ciąg. W każdym razie tak mniej więcej wyglądało ze strony polskiego robotnika dzień ewakuacji. Proszę, Robercie. Dziękuję. Proszę Państwa, tak się umówiliśmy, że mam się skoncentrować przede wszystkim na tym styczniu 1945 roku chronologicznie, między innymi dlatego, że właśnie chcielibyśmy, aby to nie było pierwsze i ostatnie nasze spotkanie, ale była również ta kontynuacja chronologiczna. Dlatego tą rzeczywistość od lutego tak naprawdę chcielibyśmy pokazywać przy okazji kolejnego spotkania poświęconego hasłowo już samym Łuczanom. Natomiast no oczywiście styczeń 1945 roku jest tym kluczowym momentem, no ale gdzieś tam mamy ten kontekst wojenny, o którym Janek wspominał w międzyczasie. I to tutaj niewątpliwie trzeba podkreślić wyraźnie, że czy to do stycznia 1945 roku, czy też do bardzo późnej jesieni 1944 roku, można powiedzieć, że o ile w ogóle można w kontekście wojny powiedzieć, że życie przebiegało względnie normalnie. Były oczywiście problemy związane z zaopatrzeniem, te postępowały, zwłaszcza lata 1941-1942 w związku z nieurodzajami były tutaj trudne i widać było, że we wspomnieniach widać, że problem ten istniał, stąd też powszechne znowu zainteresowanie się mieszkańców miasta ogrodnictwem. Każdy, kto miał kawałek ziemi, próbował coś tam pouprawiać. To jest również fragment, który się przewija we wspomnieniach polskich robotników.
którzy no, też zauważyli, że była to okazja między innymi również do pohandlowania i poprawy obu stronom tak naprawdę warunków życia, bo kontakty z innymi robotnikami pracującymi zwłaszcza na kolei umożliwiały również, że tak powiedzmy, dostarczanie do Giżycka towarów na miejscu niedostępnych, uchodzących za towary deficytowe, a z kolei robotnicy pozyskiwali to, co było dla nich w tym wypadku najcenniejsze, a więc przede wszystkim no, trochę lepszy asortyment, jeżeli chodzi o artykuły żywnościowe. Janek wspomniał o tym kontekście Giżycko jako jeden wielki szpital polowy, lazaret. Zaczęło się tak naprawdę już od sierpnia 1939 roku, bo na dwa tygodnie przed wybuchem wojny szpital Betanek został przejęty przez wojsko i formalnie przekształcony w lazaret wojskowy i na tych regułach funkcjonował do jesieni, do sierpnia 1940 roku, po czym znowu jakby odzyskał swoją cywilność w tym sensie, że znaczy ta konsekwencja dla mieszkańców była taka, że w pierwszej kolejności szpital zmilitaryzowany obsługiwał tylko i wyłącznie wojskowych, więc można powiedzieć, że ta taka klasyczna obsługa medyczna była w ograniczonym zakresie dostępna dla mieszkańców. Z chwilą wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim oczywiście ta ilość rannych zaczęła narastać i tutaj ten przedział bliżej 3000 aniżeli 2000 rannych, którzy stale przebywali w Giżycku, jest jak najbardziej prawdziwy. Zresztą wspomnienia wskazują na ten taki bardzo charakterystyczny jakby element krajobrazu z tym tematem związany. No, ci ranni przybywali z frontu wschodniego pociągami. Te pociągi stały na bocznicach giżyckich. Pojawiają się te wątki we wspomnieniach, zwłaszcza latem. Te nieprzyjemne zapachy związane choćby właśnie ze stertami zakrwawionych bandaży walających się gdzieś tam w pobliżu torów, więc to z całą pewnością był chyba ten najbardziej widoczny znak tego, iż wojna jest. Ja już pomijam oczywiście te najbardziej tragiczne sygnały świadczące o tym, że wojna jest, czyli te informacje z reguły rozwieszane w giżyckich parafiach informujące o śmierci kolejnego giżyczanina gdzieś tam na froncie. Wojna to oczywiście w kontekście miasta garnizonowego, jakim było Giżycko, coś, czego no, w gruncie rzeczy nie dało się ukryć. Te kompleksy koszarowe w części okazały się być puste, gdyż te potrzeby szkoleniowe, które były realizowane, wystarczały tak naprawdę na to kompleksy położone przy w obu końcach ulicy dzisiejszej Wojska Polskiego, a więc koszary przy dzisiejszej ulicy Moniuszki i koszary przy Wojska Polskiego, a więc ówczesne tak naprawdę koszary artylerii motorowej to koszary przy Moniuszki i koszary saperów, czyli koszary 15 Brygady. To tak naprawdę były te kompleksy, które były konsekwentnie wykorzystywane przez wojsko do szkolenia. Służbę garnizonową pełniła tak zwana kompania miejscowa, sztandart kompanii. Że tak powiedzmy skład osobowy wydelegowany przez miejscowe dowództwo garnizonu. Natomiast elementem dodatkowym była 5. Kompania Landesschützenbataillon 215. Była to formacja, którą moglibyśmy określić jako takie echo istnienia czegoś, co wcześniej było bardzo w Niemczech popularne, czyli Landsturm, a więc mężczyźni podlegający obowiązkowi służby wojskowej, ale z przyczyn zdrowotnych niezdolni do pełnienia tej służby w jednostkach pierwszoliniowych. Tak naprawdę pełnili oni tutaj również taką służbę wojskową w tych formacjach. Już nie ma tutaj formalnie Landwehry, tylko właśnie to są ci Landesschützen, czyli strzelcy krajowi. Ta jednostka, akurat sztab tej kompanii mieścił się na terenie twierdzy. Baraki żołnierzy tej kompanii częściowo zlokalizowane były w pobliżu Bramy Giżyckiej, w tej przestrzeni między Bramą Giżycką a Małą Popówką i kompleksem stadionu, przy którym później tam znajdowały się również te baraki robotników i jeńców wojennych. To, co się pojawia w wspomnieniach, to niewątpliwie fakt, iż między innymi żołnierze tychże kompanii
dokonywali również egzekucji w postaci rozstrzeliwań w pobliżu Bramy Giżyckiej. Jak Państwo pewno w części się orientujecie, na terenie byłych składów paliwa na lewo przed twierdzą Bojem przy ulicy Turystycznej. Tam wcześniej zlokalizowany był cmentarz żołnierski i tak między tej przestrzeni między cmentarzem a wałami dokonywano rozstrzeliwań, rozstrzeliwano dezerterów, rozstrzeliwano również jeńców wojennych skazanych wyrokiem za kolejną próbę, nieudaną próbę ucieczki. Rozstrzeliwano również robotników przymusowych, tych, którzy zgodnie z ówczesnym prawem dopuścili się według tego prawa przestępstw, no między innymi właśnie przestępstw polegających na zabronionych kontaktach z osobami płci przeciwnej, pochodzenia aryjskiego. Takie były konsekwencje tego i robotnicy przymusowi tego świadomość mieli i mamy wspomnienia również, które informują o tym, że z jednej strony były rozstrzeliwania i też mamy informacje o takiej spektakularnej egzekucji polegającej właśnie na powieszeniu trojga robotników przymusowych. W mieście, tak jak powiedziałem, szkolono rekrutów. Profil naszych jednostek giżyckich był taki, że przede wszystkim było to szkolenie w zakresie saperów i artylerii, bo tych jednostek było akurat docelowo w okresie pokoju najwięcej w Giżycku. Natomiast nowością, ale też jakby wynikającą właśnie z tego faktu, iż w Giżycku szkolono artylerię przez cały okres międzywojenny, a tradycje mieliśmy jeszcze sprzed I wojny światowej, to jest właśnie pojawienie się batalionu, znaczy to była pierwsza kompania tak naprawdę 600 batalionu obsługującego działa szturmowe, szturm Gieszyc i to była ta nowość tak naprawdę, jeżeli chodzi o obecność rodzaju broni wcześniej w Giżycku w gruncie rzeczy nieznanego. Miasto jako takie z uwagi na i skalę, no bo było to jednak na 100-tysięczne miasto w skali Prus Wschodnich, poza tym biorąc pod uwagę fakt tej dużej liczby infrastruktury wojskowej, a także nie możemy wykluczyć tego, iż argumentem była również bliskość kwater wojennych w pobliżu Giżycko, czy wspomnieć choćby samą Gierłosz, czy Mamerki, Sztynort, Posezrze, no i oczywiście twierdza Bojen. To sprawiło, iż Giżycko uzyskało status tak zwany Luftschutzort 1. To oznaczało, że funkcjonowały w mieście specjalne formacje policji odpowiedzialnej za obronę przeciwlotniczą. Janek tutaj wspomniał właśnie o tych dwóch udokumentowanych i znanych nam z relacji nalotów, bo w gruncie rzeczy do jesieni 1944 roku większość tej 400-osobowej formacji Luftschutz Policji z Giżycka odbywało służbę praktycznie rzecz biorąc w Królewcu, który no, wtedy już dawno był częstym celem nalotów przede wszystkim brytyjskich. Dopiero późną jesienią, na początku zimy 1944 roku pojawili się ci funkcjonariusze z powrotem w Giżycku. Giżycko to również ciekawy wątek z okresu wojny związany z funkcjonowaniem jednego z dowództw, które, no, myślę, dość oryginalnego. Państwo z całą pewnością macie świadomość tego, że u boku Wehrmachtu, SS służyły w czasie II wojny światowej po stronie niemieckiej również formacje, których skład tak naprawdę tworzyli ludzie bez mała z całej Europy. Tutaj obowiązywały tylko pewne reguły i rozdziały. W odniesieniu do żołnierzy, którzy pochodzili z obszaru Związku Radzieckiego, a więc byli obywatele Związku Radzieckiego, powstawało coś takiego, co określano mianem Ostruppen, czyli oddziały wschodnie. I sztab tych formacji, dowództwo tych formacji zostało ulokowane w Giżycku. Pierwotnie ulokowane było w Koszarach na ulicy Sikorskiego, a więc dzisiejszy kompleks drugiego ogólniaka i studium medycznego. Pierwszym dowódcą
generalnym inspektorem oddziałów wschodnich był generał Helmiś. Te formacje w gruncie rzeczy i ten sztab funkcjonował w Giżycku do końca 1943 roku, w momencie kiedy podjęto decyzję o przerzuceniu wszystkich formacji wschodnich poza obszar frontu wschodniego. Znaczy część przerzucono na teren Bałkan, część do Włoch, natomiast główna grupa została przerzucona na teren Francji, Belgii i Holandii. No i w tym momencie jakby ta lokalizacja tego sztabu w Giżycku straciła sens, a był w Giżycku, bo tak naprawdę sztab tego typu formacji musiał być w pobliżu mieszczących się tutaj właśnie tych kwater. Przypominam Państwu, kwatera Hitlera jest jakby najbardziej rozpoznawalna, natomiast z punktu widzenia wojsk lądowych kluczowa była kwatera w Mamerkach, bo to była kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych i no blisko swoich szefów również generał Helmiś musiał w praktyce się znajdować. Nie było tutaj żadnej innej ideologii typu ośrodek szkolenia i tak dalej. Oczywiście poligony były. Z relacji wiemy, że żołnierze posługujący się językami uchodzącymi dla mieszkańców za wschodnie w Giżycku bywali, oczywiście w mundurach niemieckich. Wiemy, że część tych formacji szkoliła się na poligonie w Orzyszu. Wiemy, że niewykluczona ich część była szkolona również tutaj na naszym perkunowskim poligonie. Mamy informacje źródłowe, że najprawdopodobniej grupa estońskich i łotewskich lotników była szkolona na lotnisku w Perkunowie, co o tyle trzyma się kupy, że tutaj mogli w warunkach względnie spokojnych uczyć się tego, co było ich podstawowym fachem, a miało to być rozpoznanie lotnicze morskie, a więc ci piloci obsługiwali samoloty na pływakach. No i tutaj warunki niewątpliwie, biorąc pod uwagę lokalizację pasu i lotniska w Perkunowie, to takie warunki tutaj istniały. No, co prawda jest to w gruncie rzeczy w jednym źródle tylko potwierdzone, no ale jest, więc nie będziemy dyskutować. Okres wojny to jest okres rozkwitu niewątpliwie lotniska w Perkunowie, które funkcjonowało sobie spokojnie od lat 20., ale przede wszystkim jako lotnisko sportowo-turystyczne. 1935 roku już we władaniu wojska. To, co w okresie początków II wojny światowej było raczej zjawiskiem sporadycznym, przypadkowym, a więc fakt jest faktem, nie było to stała baza Luftwaffe, natomiast było to jedno z lądowisk pomocniczych, których załogi i lokalizacje musiały znać na wypadek, gdyby próbowali powrotu do własnej bazy, a z przyczyn technicznych byłoby to niemożliwe. Takie lądowiska, lotniska były wykorzystywane właśnie po to, żeby można było bezpiecznie wylądować. Natomiast budowa kwater wojennych sprawiła, iż giżyckie lotnisko stało się siedzibą najpierw dwóch eskad, a w gruncie rzeczy później całego dywizjonu, który obsługiwał w zakresie transportu lotniczego wszystkie okoliczne kwatery dowodzenia. Wiemy również, że było to lotnisko etapowe dla lotów z frontu wschodniego, na przykład urlopowych. Wiemy ze wspomnień, że Wigilię 1943 roku miał tragiczny wypadek. Właśnie Ju-52 wracający z urlopowiczami z frontu wschodniego próbował wylądować w Perkunowie. Niestety przestrzelił pas startowy, wylądował na jeziorze, po czym lód się załamał i cały samolot z wszystkimi pasażerami, załogą poszedł na dno. Jesienią 1944 roku na giżyckim lotnisku pojawiły się sztukasy i to była już naturalna konsekwencja tego, iż zbliżał się powoli front i samoloty stąd wykonywały już loty bezpośrednio na pogranicze, wschodnie pogranicze Prus Wschodnich. Wojna i twierdza to również trochę wątków tych i sensacyjnych i tajemniczych, aczkolwiek w gruncie rzeczy, jak się temu wszystkiemu przyjrzeć, to dość czytelnych, nie powiem, że oczywistych, no ale tutaj żadnych fajerwerków i tajemnic nie ma.
Nasza twierdza, poza tym, że to było miejsce, gdzie był lazaret, poza tym, że tam mieściło się również formalnie dowództwo obszaru fortyfikowanego Giżycko, poza tym, że tam miała swoje siedzibę również wspomniana kompania strzelców krajowych, no to również nasza twierdza była jedną z kwater. Związana była ona ściśle właśnie z mamerkami, a więc z dowództwem wojsk lądowych. W ramach tego dowództwa wojsk lądowych działał od 1942 roku 12 Wydział tegoż dowództwa pod nazwą Obce Armie Wschód, dowodzony przez pułkownika Gelena. Wydział, który zajmował się po prostu rozpracowaniem informacji o potencjale militarnym i gospodarczym Związku Radzieckiego, a z czasem również zaczął się zajmować rozpracowywaniem albo wypracowywaniem hipotetycznych scenariuszy, jeżeli chodzi o potencjalne kierunki działań Armii Czerwonej. Z tym oddziałem związana była jedna z sekcji tego Wydziału Obce Armie Wschód. Pracowała na terenie twierdzy Bojen. Zajmowała się ona tak naprawdę odczytywaniem, czy w gruncie rzeczy tłumaczeniem materiałów zdobytych przez wywiad, przez Abwerę, materiałów w języku rosyjskim, bo tutaj następowała taka ścisła współpraca między placówką giżycką a placówką Abwery, która zlokalizowana była w Mikołajkach. Ale biorąc pod uwagę rozwój tej sytuacji i przede wszystkim jakby trochę takie bardziej, można powiedzieć, na poważnie podejście do problemu możliwości Armii Czerwonej i Związku Radzieckiego militarnych po tym hura optymistycznej klęsce z 1941 roku, pracownicy wywiadu doszli do wniosku, iż właśnie można by było spróbować sięgnąć po języka, a że jeńców radzieckich było miliony tak naprawdę wówczas już w rękach niemieckich, postarano się wyłuskać z nich, spośród nich tych, którzy bądź gotowi byliby na współpracę, bądź też dysponowali informacjami, które poprzez odpowiednio inną, aniżeli w typowym radzieckim obozie jenieckim metodę perswazji można byłoby jednak wykorzystać. I tak, proszę Państwa, powstało coś, co się określało formalnie Vernehmungslager Feste Bojen, a więc w gruncie rzeczy obóz przesłuchań twierdzy Bojen. Utworzono go wiosną 1942 roku. No i było to coś, jeżeli chodzi o rzeczywistość jeńców wojennych radzieckich w III Rzeszy, absolutnie wyjątkowego. Obóz, w którym nie przebywało z reguły więcej niż 100 osób, który można powiedzieć, że oferował luksusowe, komfortowe warunki. Zlokalizowany był na Majdanie, najprawdopodobniej na terenie arsenału, budynku arsenału, bądź też budynku komendantury, tego, który akurat już nie istnieje na terenie Majdanu. Z tych osób, które w obozie giżyckim się znalazły, to niewątpliwie szef zarządu politycznego 32 Armii, Żylenkow, który był tutaj postacią na dzień dobry, że tak powiedzmy, najbardziej rozpoznawalną, który zresztą zupełnie świadomie zdecydował się na udostępnienie swojej wiedzy Niemcom, no a niewątpliwie postacią najbardziej znaną Państwu również przecież pewno przynajmniej z nazwiska kojarzoną, to generał Andrzej Własow, który trafił do Giżycka w lipcu 1942 roku, po tym jak się dostał do niemieckiej niewoli. I tutaj był przesłuchiwany również w mamerkach, przesłuchiwany również w posesrzu. Po tym okresie udał się do Niemiec. Po raz drugi wiosną 1943 pojawił się w Giżycku w drodze do Mińska. Tam wtedy wygłosił swój manifest polityczny, który formułował tezy, no i zapowiadał powstanie rosyjskiej armii wyzwoleńczej. I tam zaczęła się właśnie ta historia tejże formacji walczącej u boku III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Można powiedzieć, że do lata 1944 roku ta wojna była w Giżycku, natomiast była, bo były sztaby, bo było wojsko, bo byli robotnicy przymusowi, bo były trudności z zaopatrzeniem, bo byli ranni. Tego świadomość wszyscy mieli, natomiast tak naprawdę odczuwać ją zaczęto realnie dopiero latem 1944 roku.
16 lipca na rozkaz Gauleitera Kocha dziesiątki tysięcy ludzi opuściło miasta i poszło kopać rowy przeciwczołgowe. To, co na dzień dobry było rowami przeciwczołgowymi, skończyło się jako tak zwana wschodniopruska pozycja obronna. Później czasami dumnie zwana linią Kocha. No tak naprawdę to jedna wielka improwizacja, taka szalona improwizacja na temat fortyfikacji polowych, realizowana bez nadzoru oficerów Wehrmachtu, bez nadzoru fortyfikatorów. A że przy okazji ktoś jeszcze zarobił na tak zwanych garnkach Kocha, to co często Państwo jeszcze w krajobrazie, zwłaszcza tych łąk nadjeziornych, widzicie, takie cembrowiny pośrodku łąk, blisko jezior, to są właśnie te typowe, takie najbardziej prymitywne formy schronów przewidzianych dla jednego żołnierza. To, co wtedy tak naprawdę zakrwawało na kpinę albo było jakąś ironią losu, to to, że od żniw odciągnięto rolników. W efekcie Wehrmacht musiał swoich żołnierzy oddelegować do tego, żeby można było zboże w sierpniu zebrać z pól, a więc no, poziom jakby improwizacji, a poza tym przede wszystkim jakby rozdwojenie no, procesów decyzyjnych, a więc tutaj swoboda i ogromne pole manewru dla Gauleitera Kocha, które mu pozostawiono, i autentyczny konflikt, w którym on się znajdował już w tym momencie z miejscowymi wojskowymi, a przede wszystkim z dowództwem okręgu korpusu w Królewcu. No ale tak czy owak tą wschodniopruską pozycję obronną, ambitną stworzono, jak Państwo tutaj widzicie, ludzi kopiących, ze szpadlami maszerujących i tak dalej. 31 sierpnia zapada jakby pierwsza decyzja na poziomie jakby stricte wojskowym, która zaczyna dotykać już bezpośrednio naszego obszaru. Wówczas to dowództwo Armii Środek po klęsce z ofensywy Bagration tak naprawdę zaczęło już się zastanawiać, co dalej, i zaczęło się przygotowywać do obrony, bo kwestia, kiedy Armia Czerwona wkroczy na terytorium Prus Wschodnich, to była tylko kwestia czasu. Wówczas dowództwo Armii Środek podporządkowało komendantowi naszej twierdzy cały obszar na północ od jeziora Śniadwy, to znaczy cały obszar w sensie, że granicą było Węgorzewo. A więc ta część Wielkich Jezior Mazurskich na północ od Śniadw. Komendant współpracował ściśle z dowódcą 4. Armii Polowej, generałem Hosbachem, bo to było tak naprawdę w tym momencie zaplecze tejże armii, która odpowiadała za obronę centralnej części, czy wschodniej części Prus Wschodnich. Wytyczono pas przesłaniania giżyckiego rejonu umocnionego, czy też obszaru fortyfikowanego. Zastanawiano się również nad obsadą tych formacji, aczkolwiek wszystko to było tak naprawdę na papierze. Świadomi byli wszyscy tego, że te pozycje będą obsadzone tak naprawdę ad hoc z marszu przez te oddziały, które będą pod ręką, bo dywizji wtedy jeszcze w Prusach Wschodnich było sporo, natomiast w większości to były dywizje, które leczyły rany po ostrym laniu, które dostały tak naprawdę na terenie Białorusi. Pozwoliłem sobie ten slajd Państwu zaprezentować, bo to był też moment, w którym propaganda również III Rzeszy postanowiła wykorzystać po to, żeby uzmysłowić ludziom, że wojna jest bliska, a przede wszystkim zmobilizować ich do tego, żeby za wszelką cenę bronili się do końca. Jest to faktycznie tragiczny incydent z 21 października 1944 roku. Wówczas Armia Czerwona po raz pierwszy przekroczyła granicę Prus Wschodnich i zajęła między innymi jedną z wsi, Nemersdorf, w okręgu gąbieńskim. Po dwóch dniach wieś została odbita, znaleziono około 80 cywilnych ofiar. Widać było, że były to ofiary egzekucji. Propaganda roztrąbiła to i niewątpliwie to jest coś, co w dużej mierze zaważyło na sposobie zachowań Niemców w tym końcowym okresie wojny, bo z jednej strony to jest niejednokrotnie wyjątkowa mobilizacja do tego, żeby się bronić do końca.
To są przykłady również formacji, akcji stricte samobójczych, które były podejmowane wiosną 1945 roku, czego wcześniej nigdy w armii niemieckiej takiej tradycji po prostu nie było. To są przykłady liczne, idące w dziesiątki tysięcy samobójstw popełnianych przez kobiety w obliczu nadchodzących formacji Armii Czerwonej. I to była też łatwość, z którą propaganda tak naprawdę mobilizowała, a czasami zastraszała, wymuszała na mieszkańcach odpowiednie zachowania, a więc między innymi to, że niejednokrotnie, jak to było później na Pomorzu, zwłaszcza wiosną 1945 roku, wykorzystywani byli przez własną armię jako swoiste tarcze żywe. To bardzo mocno odcisnęło się w świadomości tak naprawdę mieszkańców i to hasło Nemersdorf to było to, co stało się tak naprawdę symbolem dla Niemców tego, co może dla nich przynieść najbliższe dni, tygodnie, wojna, a przede wszystkim co może dla nich przynieść Armia Czerwona. Sama zima 44 na 45 to dość mocna zima. Tutaj wszyscy byliśmy, jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam zawsze się nazywaliśmy, jak nie Syberią, to przynajmniej biegunem zimna. Zimy tutaj były zawsze mocne i do tego ludzie byli przyzwyczajeni. Cudów wielkich nie było. Linia frontu pokazuje tutaj akurat ta mapa, jak to mniej więcej wówczas wyglądało, a więc trzy fronty radzieckie na samej górze nadbałtycki i dwa białoruskie podchodzące tutaj od strony Litwy i od strony Mazowsza. Naprzeciwko nich trzy armie niemieckie, na samej górze trzecia armia tak zwana pancerna, bo tam tych czołgów było tyle, co kot napłakał. Centralnie ulokowana czwarta armia, więc na wschód od pasa Wielkich Jezior Mazurskich i na południu, w gruncie rzeczy na froncie narwiańskim, druga armia polowa. Ich zadaniem była obrona prowincji. Pomysł radziecki na operację wschodnio-pruską to tak naprawdę rozszerzenie tego, co już Rosjanie ćwiczyli w przeszłości, a więc przede wszystkim w kontekście I wojny światowej. A więc bardzo szeroki, tylko teraz o wiele bardziej szerszy manewr oskrzydlający, zakładający obejście Wielkich Jezior Mazurskich. Oczywiście Rosjanie dysponowali odpowiednią ilością sił i środków, żeby na zasadzie tłoka, że tak powiedzmy, wypychać w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich czwartą armię. Natomiast kluczową zadanie miała do wykonania drugi front białoruski, a więc przełamanie frontu narwiańskiego i wyjście starą drogą wojenną pruską, najpierw na Mławę, a później pędem, omijając nawet Olsztyn, w kierunku Elbląga i Królewca, po to, żeby spotkać się z drugą częścią kleszczy wykonywanych przez pierwszy front nadbałtycki i trzeci front białoruski, a więc uderzenie również przez nizinę, tradycyjne uderzenie przez nizinę wschodniopruską bezpośrednio po prostej osi od Gąbina poprzez Wystróć w kierunku Królewca. No i w tym momencie cała prowincja miała być zamknięta w kleszcze i grupa armii środek miała być w ten sposób rozbita. Prusy Wschodnie to tradycyjnie obszar dość dobrze przygotowany do obrony. Natura go obdarzyła pewnymi naturalnymi predyspozycjami, a więc ukształtowanie terenu, obszary podmokłe, obszary zalesione, a człowiek to w międzyczasie udoskonalił, nasycając ten obszar różnego typu fortyfikacjami. Tutaj Państwo macie część z nich ukazaną. Jedynka na górze, trójkąt Litzbarski, idąc tutaj od Trójki, w gruncie rzeczy pozycja nadgraniczna, kiedyś tam Dzierżgońska, Czwórka, to jest ta właściwa pozycja Dzierżgońska, Piątka, Szóstka, Olsztynecka i kompleks cały Piski, a więc Stara Leśna, później pozycja Ryglowa, Piska, Dwójka, to jest wszystko to, co w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, w miarę tego, jak to się historycznie rozwijało. Ta mapa jest, myślę, że tak bardziej schematycznie pokazuje, jak te fortyfikacje były rozmieszczone na obszarze Prus Wschodnich. Na skraju zupełnie tym, tutaj widzicie Państwo tą wschodniopruską pozycję graniczną, która była rozwinięciem mazurskiej pozycji granicznej, którą wybudowano, rozpoczęto budowę już w gruncie rzeczy w końcówce 1939, a przede wszystkim w 1940 roku zbudowano. Wtedy jeszcze
jako swoistą przesłonę na wypadek, gdyby Rosjanie zaatakowali w kontekście niemieckich planów ofensywy na zachodzie. Natomiast jeżeli chodzi o naszą przestrzeń, naszą rzeczywistość, tutaj macie Państwo mapkę obszaru fortyfikowanego Giżycko, Befestigterraum Lützen, tak to formalnie się nazywało. My często po prostu mówimy Giżycki rejon umocniony, ale ostatnie czasy pokazują, że jest to dość niefortunna nazwa, bo w skrócie jest to GRU, a GRU generalnie rzecz biorąc każdemu, kto się trochę wojskowością zna, zajmuje, kojarzy się zupełnie czymś innym. Nasz obszar fortyfikowany to przede wszystkim obiekty, które wybudowane zostały w latach 35-39. Front wschodni to jest akurat, no Państwo geografię i kierunki znacie, więc łatwo rozgryziecie. W gruncie rzeczy z naszego punktu widzenia jest to przede wszystkim ten przesmyk między Dajgunami a Jeziorem Ryńskim. W sumie 156 schronów bojowych dla jednego karabinu maszynowego, drobnica jeszcze jeżeli chodzi o inne, 19 schronów bojowych dla dwóch karabinów maszynowych. Front zachodni, macie Państwo tutaj również statystyki, nad którymi myślę, że nie ma co się specjalnie w tym momencie rozwijać. Jak to faktycznie wyglądało, 80% tych schronów to jest to, co Państwo widzicie, ten schron B1-1 dla jednego ognia, dla jednego karabinu maszynowego. B1-3 ogień maszynowy połączony ze stanowiskiem obserwacyjnym i w gruncie rzeczy stanowiskiem dowodzenia danego odcinka. Jak to w krajobrazie się gdzieniegdzie zachowało? Tu macie Państwo oczywiście te przykłady, gdzie jest co oglądać, bo wszystko jest jeszcze w miarę zwarte, to widzicie. A gdyby tak spojrzeć na całe Wielkie Jezioro Mazurskie w takim rozwoju historycznym, to macie Państwo tutaj na tą mapę naniesione wszystko. To znaczy tak, zacząć można od tego, co jest zielone. Te zielone punkty to są punkty oporu pozycji jezior mazurskich wybudowane jeszcze przed I wojną światową. Łącznie z Giżyckiem, Kulą, Szymonką, Zielonym Gajem, Mikołajkami, Kanał Tałcki, tam później jeszcze Rucianego nam już tutaj brakuje na tej mapie, bo obszar jest trochę za bardzo rozciągnięty. Później macie Państwo takie czerwone kropki z tym opisem STP i numer bieżący. To są punkty oporu giżyckiej pozycji polowej wybudowanej na przełomie 1914 i 15 roku, rozwijanej nawet jeszcze w 16, a później już praktycznie skasowanej. A te niebieskie odcinki, linie, to są właśnie te odcinki, na których wybudowano schrony obszaru fortyfikowanego Giżycko w tej drugiej połowie lat 30. A więc obszar generalnie rzecz biorąc, lokalizacja też jak Państwo widzicie nieprzypadkowa, na przesmykach, na przedpolach kompleksów jezior rynnowych, więc maksymalne wykorzystanie naturalnych predyspozycji terenu. Same Giżycko to przede wszystkim Wyspa Giżycka, bo tutaj ulokowane były te fortyfikacje poza naszym twierdzą, czyli tym Festebojen. Macie Państwo lokalizację innych schronów artyleryjskich, amunicyjnych, pogotowia czy też obserwacyjnych i schronów piechoty, plus też ten szaniec kolejowy, popularna dla Państwa i dobrze znana grota. Tak naprawdę prawdziwa wojna zaczyna się dla Giżycka 21 stycznia. Wówczas dowództwo 4 Armii podjęło w gruncie rzeczy kluczową i fundamentalną decyzję dla losów wojny w naszych okolicach i być może również decyzję, która przesądziła o losie Giżycka, w skali zniszczeń, która mogłaby być dokonana w wypadku tego miasta, gdyby podjęto tutaj aktywną obronę zgodnie z planami i życzeniami zarówno Hitlera, jak i Guderiana. Biorąc pod uwagę ówczesne warunki pogodowe, a więc bardzo gruba warstwa lodu, która tak naprawdę sprawiła, iż wszystkie przeszkody, te naturalne, wodne, w postaci jezior, w postaci bagien, mokradeł, one przestały być zaporą. Czołgiem można było zasuwać, jak ktoś się uparł. Oczywiście nie zawsze i wszędzie Rosjanie tak po prostu w ciemno tam czołgami po jeziorach nie jeździli, to nikt szalony nie był. Natomiast fakt jest faktem, że z punktu widzenia formacji piechoty, kawalerii, wszystkiego tego, co lżejsze, nie na gąsienicach, tak naprawdę jeziora stawały się bez mała autostradami, po których można było się skutecznie
bardzo szybko przemieszczać. Biorąc pod uwagę postępy, ofensywa styczniowa ruszyła oficjalnie 13 stycznia, zeszła się de facto już 12 stycznia. I tak naprawdę trzecia armia na północy, na kierunku królewieckim i druga armia na froncie narwiańskim po dwóch dniach tak naprawdę pękły. I Rosjanie zaczęli się w bardzo szybkim tempie poruszać w kierunku tym przez nich zamierzonym, a więc górą w kierunku Królewca, a od dołu w kierunku na Elbląg, po to, żeby jak najszybciej przeciąć linie koloniowe łączące Królewiec z resztą Niemiec. W tej sytuacji generał Hosbach podjął decyzję, że no, kolokwialnie rzecz ujmując, nie ma ochoty umierać. Nie ma ochoty również tracić swojej armii na wzór Stalingradu albo czegoś w tym stylu. I podejmuje decyzję, że całą armią przebija się po prostu w kierunku wschodu. Ma to być taki kroczący kocioł. Armia ma świadomość tego, że walczy w okrążeniu, walczy, ale nie po to, nie stojąc, nie próbując iść na wschód, tylko walczy, przebijając się na zachód w kierunku Zatoki Gdańskiej. To była absolutnie kluczowa decyzja, jeżeli chodzi o to, co się później w naszych okolicach działo. Tą decyzję podjął on właśnie w nocy z 22 na 22 stycznia. To oznaczało tak naprawdę, że zrezygnowano z obsadzenia formacjami 4 Armii wszystkich fortyfikacji, jakie tutaj były dostępne, również naszego obszaru fortyfikowanego. Wydzielono formacje, które miały stanowić szpicę przebijającą się w kierunku zachodnim i dywizje, które w gruncie rzeczy były stracone na dzień dobry, czyli te, które miały powstrzymywać napór Armii Czerwonej od wschodu. No ale to był taki zupełnie świadomy wybór. Tak jak Janek powiedział, 22 stycznia burmistrz Eichholz w porozumieniu z komendantem w końcu nakazał ewakuację ludności cywilnej. Po części wynikało to najprościej w świecie ze strachu przed gauleiterem Kochem, który nie miał ochoty wydać takiego rozkazu w odniesieniu do całych Prus wschodnich. Z drugiej strony niewątpliwie również opieszałość burmistrza Eichholz, bo lokalni burmistrzowie, bo wtedy macie Państwo tam trochę inna struktura administracyjna. Wilkasy to była samodzielna gmina z burmistrzem na przykład. Nie? Tacy burmistrzowie najprościej w świecie podejmowali lokalni sołtysi dzisiaj byśmy powiedzieli, podejmowali decyzje, ale się nazywali burmistrzowie, podejmowali już wcześniej 20 i 21 decyzje o tym, że ewakuujemy się. A były to decyzje spowodowane tak naprawdę faktem, iż od strony wschodniej z obszaru powiatu oleckiego i tak napływali już uciekinierzy, więc wiadomo było, co się święci. W Giżycku ta decyzja zapada 22 stycznia i z relacji dowódcy twierdzy pułkownika Kretschmera wiemy, że 22 stycznia w mieście ciągle jeszcze przebywało około 7 tysięcy cywilów, czyli mniej więcej połowa mieszkańców. Bo tak trzeba liczyć, że 14 przedwojennych tysięcy, no to około połowa jeszcze jest w mieście. Całość komplikował ten wspomniany również wcześniej rozkaz generała gauleitera Kocha, który zakazywał tak naprawdę wykorzystywania kolei i transportu wojskowego do ewakuacji cywili. I tutaj macie Państwo zresztą tą postać gauleitera Kocha i obok w mundurze SS generał Hauser. On wtedy dorobił się przydomka papa, czyli tata Hauser, bo no tak go po prostu ochrzczono. Tak naprawdę on ignorował zupełnie rozkazy wydane przez Kocha i on zarządził, iż każdy transport wojskowy, o ile tylko ma taką możliwość, jest zobowiązany do zabrania ludności cywilnej wraz ze sobą. Z jego inicjatywy podstawiono jeszcze specjalny pociąg wieczorem 22 stycznia, którym ostatnia taka większa grupa, ponad 1200 osób się zabrało. Zabrała w mieście, rozłożyło się tak naprawdę we wszystkich budynkach wojsko. 23 stycznia w drogę ruszyli jeńcy francuscy i belgijscy, ruszyli również nasi robotnicy przymusowi. Wiemy to również z relacji, po prostu z rodzinami, u których pracowali, tak naprawdę ruszyli w kierunku najpierw na Kętrzyn, później Korsze i później dalej kierunek był podstawowy, kierunek Elbląg, tak naprawdę w kierunku Zatoki. Decyzją generała Hausera to była właśnie ta łapanka każdego transportu wojskowego 23 stycznia. W centrum miasta ustawione zostały posterunki wojskowe,
każdy pojazd był zatrzymywany i do każdego pojazdu po prostu dopychano ludzi w miarę możliwości i tą drogą kolejne ponad 2,5 tysiąca mieszkańców znalazło możliwość wydostania się z miasta. I proszę Państwa, na ten dzień, na koniec 23 stycznia można powiedzieć, że w mieście zgodnie z relacji ówczesnych wojskowych, funkcjonariuszy policji, w mieście pozostało około 300 cywilów, a więc można powiedzieć, że ewakuacja w tym sensie, że ludzie wydostali się z miasta, się udała. Natomiast jeżeli chodzi o ich cel podstawowy, to oczywiście droga była jeszcze daleka. Formacje te, które pozostały, zostały oddane do dyspozycji komendanta twierdzy i tak naprawdę rozpoczęło się obsadzanie takiego frontu w gruncie rzeczy od Perkunowa przez Las Miejski w kierunku Bystrego. Na tym łuku tak naprawdę te formacje złożone z cywilów z Giżycka, ochotników z Giżycka, plus oczywiście przede wszystkim przez cofające się oddziały 4 Armii na tym łuku przygotowano pierwszą pozycję obronną. Na poważnie działania zaczęły się 24 i to głównie za sprawą wyjątkowo dobrej pogody. Wtedy aktywniejsze okazało się być przede wszystkim lotnictwo radzieckie, bo też i powiedzmy sobie całkiem szczerze, to ono było no, tym rodzajem wojsk, który najbardziej się dawał wtedy we znaki tym, którzy próbowali się stąd wydostać. No, zrobił się po prostu miszmasz. To jest to, co jest najgorsze przy działaniach wojennych, kiedy w kolumnach ewakuujących się mamy przemieszanych wojskowych i cywili. No i wtedy zawsze można określić to jako atak na cele wojskowe, a przy okazji giną również cywile. No, tak jak cała ta wojna była, tak takich przypadków było wiele na różnych odcinkach frontów w Europie. Tak jak powiedziałem, kierunek podstawowy była Zatoka Gdańska, porty. Po to, żeby tam wsiąść na statki, które Państwo widzicie. Jednym się powiodło, czy większości się powiodło, ale niektórzy wsiadali choćby na ten piękny, biały statek, na którego burcie widać wyraźnie nazwę Wilhelm Gustloff i ta podróż zakończyła się tragicznie. Tak naprawdę walki o samo miasto rozpoczęły się 24 stycznia na tym froncie Perkunowo, Świdry, Las Miejski, Bystry. Z jednej strony formacje frontowe, z drugiej strony no właśnie tacy wojacy jak ten w prawym górnym rogu, co jakby nie miał mocnego pasa, to by z niego ten płaszcz pewno spadł. W 24 stycznia rozpoczęły się również częściowe wysadzenia, zupełnie planowe wysadzenia elementów infrastruktury w samym mieście. Tutaj statki są w pięknej jakby gali, natomiast fakt jest faktem, że wszystkie zostały osadzone na dno, część infrastruktury na dworcu, rozsadzono silosy całej bocznicy twierdzy Bojen w Perkunowej i znajdujące się tam magazyny, zniszczono infrastrukturę lotniska w Perkunowie. Tego typu jakby zupełnie planowe działania rozpoczęto. I tutaj mamy krótkie tam informacje, jeżeli chodzi o to, jakie elementy tutaj walczyły, a więc przede wszystkim 367 Dywizja Piechoty i Grupa Policyjna Hannibal. To są te, które próbowały jeszcze tego przesmyku pod Giżyckiem jak najdłużej blokować, bo ich zadaniem tak naprawdę było umożliwienie ewakuacji ostatniej jednostce wojskowej 4 Armii w kierunku zachodnim, a więc umożliwienie jej przejścia przez przesmyk w Giżycku i później zwijamy się i próbujemy za nimi tak naprawdę nadążyć w kierunku zachodnim. Proszę Państwa, wszyscy obrońcy Giżycka, jeżeli tak to można określić, po tym pierwszym okresie 24 stycznia, kiedy próbowano jeszcze na tym łuku na wschodnim i północnym pograniczu miasta się bronić, z perspektywy 25 stycznia wszystko się znalazło już za kanałem, a więc obszar Wyspy Giżyckiej i przede wszystkim pozycje obronne na Pięknej Górze, bo to było w tym momencie kluczowy punkt oporu z punktu widzenia obrony tego przesmyku jeszcze pod Giżyckiem. Tam to się tak naprawdę znalazło. 25 stycznia Rosjanie wkroczyli już do samego miasta, próbowali forsować kanał i mamy tutaj właśnie te relacje o wysadzeniu mostów, czy też wyjęciu, że tak powiedzmy, mostu obrotowego
z mechanizmu, kto tam strzelał, jest dla kronikarzy może ważne, ale niekoniecznie dla naszego, z naszego punktu widzenia najważniejsze. Kluczowe miało miejsce i znaczenie miało uderzenie wykonane po części przez jezioro. Rosjanie 25 stycznia, czy Armia Czerwona 25 stycznia uderzyła od strony Perkunowa, zajęła Koszary przy Wojska Polskiego, dzisiejsze Koszary 15 Brygady. Część wojsk na nartach przeszła przez Kisajno i tak naprawdę zaczęła zagrażać w tym momencie tyłom tych pozycji obronnych na Pięknej Górze. Tak naprawdę była tylko kwestia decyzji, jak długo one się utrzymają. Przejście przez lód na Kisajnie tak naprawdę sprawiło, iż pozycje artylerii niemieckiej, zarówno polowej, jak i przeciwlotniczej w okolicach Wron i Sterławek Wielkich, no, znalazły się w poważnym zagrożeniu i to tak naprawdę zdecydowało o tym, iż podjęto decyzję, to komendant twierdzy podjął decyzję o porzuceniu tych pozycji obronnych na Pięknej Górze i przebijaniu się w kierunku zachodnim. Jest tutaj temat, czy i jak mocno został zniszczony most kolejowy, bo z jednej strony mamy informację, że został wysadzony, a z drugiej strony mamy informacje, czy też relacje pochodzące z pierwszej połowy 1945 roku, informujące, że ten most w tym momencie był na chodzie i Rosjanie tym mostem wysyłali dalej transporty z łupami wojennymi w kierunku wschodnim, a więc może i ten most faktycznie nie został wysadzony, albo nie do tego stopnia, żeby nie można go było sprawnie uruchomić. Tym bardziej, że on wtedy był na o wiele niższym poziomie, że jak dzisiaj Państwo widzicie tam ten taki betonowy cokół w gruncie rzeczy, to na tej wysokości, na tym cokole betonowym tak naprawdę opierało. Nie było nasypu w gruncie rzeczy, więc było całkiem gładko. Dlatego mieliśmy dwa porty żeglugi. Jeden był właśnie przy schronisku, a drugi był przy nieistniejącym kurhausie, a więc było pływanie albo z jednej strony, albo z drugiej strony, bo pod tym mostem tak naprawdę poza łódkami nic nie mogło przejść. 25 stycznia poszedł komunikat do Berlina, że Giżycko zostało oddane. Hitler podobno się bardzo mocno wściekał. Guderian podobnoż było też mu smutno, że taka wspaniała twierdza na wschodzie, najpotężniejsza twierdza niemiecka na wschodzie padła. A to tylko dowodzi tego, jak oni niewiele wiedzieli o tym, jaka ona w rzeczywistości była i co się tutaj działo. 25 ten manewr przez Kisajno tak naprawdę rozwiązał całkowicie problem. Rosjanie jeszcze w samym mieście nie byli, ale to uderzenie sprawiło, iż Niemcy opuścili pozycję na Pięknej Górze i 26 stycznia wojska radzieckie wkroczyły już do samego miasta. Nie mamy, proszę Państwa, relacji ani polskich, ani niemieckich, ani radzieckich, które by wspominały tak naprawdę, mówiły cokolwiek o walkach o Giżycko. To jest symptomatyczne. No, wojny mają to do siebie, że zawsze są to jakieś tam relacje, walki o coś tam. Nie? Takich relacji u nas w odniesieniu do Giżycka nie ma. Wiemy, że Niemcy bronili się w gruncie rzeczy na poważnie dopiero za naszym kanałem łuczańskim, giżyckim, czyli w gruncie rzeczy w tej przestrzeni, a nawet już nie gocińskim, a jest w przestrzeni Piękna Góra. Więc takich walk ulicznych w mieście absolutnie nie było. I oczywiście jest kwestia otwarta co do skali zniszczeń, jaką spowodowały same działania wojenne w Giżycku. Z jednej strony to są te informacje, które Państwu Janek przekazał a propos skali zniszczeń w wyniku działań lotnictwa radzieckiego z grudnia 1944 roku. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że walk ulicznych o miasto nie było, to też i trudno przypuszczać, iż nagle po prostu walczono z widmem i walczono z pustymi budynkami, bo na pewno tych tam 300 ochotników cywilów to nie był ten problem, z którym Armia Czerwona by się zbyt długo cyrtoliła. Wiemy natomiast, że miały miejsce przypadki takie, które były dość typowe dla ówczesnej rzeczywistości, a więc bitwy między krasnoarmiejcami, zwłaszcza o tak strategiczne obiekty jak browary. Tak było w Gołdapi, tak było w Giżycku. No i przede wszystkim musicie Państwo mieć świadomość tego, że
Żołnierz radziecki wkraczał na terytorium Prus Wschodnich ze specyficznym nastawieniem. On przez również propagandę radziecką został do tego wkroczenia w gruncie rzeczy w jakiejś mierze również mentalnie przygotowany. Było to możliwość po raz pierwszy wejścia na terytorium czysto niemieckie. To była możliwość dokonania zemsty za wszystko to, co wszystkie zbrodnie, których naziści dopuścili się na terytorium Związku Radzieckiego. To były również od strony formalnej pewne udogodnienia tak naprawdę, więc reguły, które obowiązywały wówczas, oznaczały, iż żołnierze radzieccy od momentu zajęcia jakiegoś na przykład miasta niemieckiego mieli 48 godzin wolnizny. To nawet mogli robić co chcieli bez żadnych konsekwencji, bo to nie jest tak, że w Armii Czerwonej nie było żadnych konsekwencji, nie było sądów polowych, nie było wymiaru sprawiedliwości. W Armii Czerwonej rozstrzeliwano za morderstwa, rozstrzeliwano za grabieże, rozstrzeliwano również za gwałty. Natomiast tutaj musimy mieć świadomość tego, że było 48 godzin bez konsekwencji. Po 48 godzinach do takiego miasta wkraczał komendant i zaczynały obowiązywać reguły takie, jakie dotyczą wszystkich wojskowych. Ja już abstrahuję od tego, na ile one były konsekwentnie przez różnych komendantów realizowane, ale no takie były reguły gry. 48 godzin rób ta co chce ta w gruncie rzeczy i zero formalnych konsekwencji. Stąd też liczne podpalenia, stąd też grabieże. To był ten moment, kiedy można było swój plecak czy też worek no, wypchać tym, co najcenniejsze w gruncie rzeczy mogło być. I ja święcie jestem przekonany co do tego, że kluczowa część zniszczeń, jakie w styczniu 1945 roku zostały dokonane w mieście, to między innymi konsekwencja właśnie no, tych takich no, swobody, jaką mieli żołnierze Armii Czerwonej i robili co chcieli, no, w gruncie rzeczy. Dobrze, z mojej strony to wszystko i dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, to mam nadzieję, nie jest jeszcze koniec, tylko te oklaski to podziękowanie Robertowi. Ja mam nadzieję, że te dwie wypowiedzi, jakby odpowiedziały na pytanie, które na plakatach zdobycie czy wyzwolenie, wojska radzieckie zdobywały te tereny, no, po prostu. Także nie ma chyba mowy o tym, że wyzwalali ziemię polskie, czy pradawne ziemię polskie. Zdobywali. Ja mam teraz prośbę, jeśli Państwo macie jakieś ochotę zadać pytanie, jakoś podzielić się informacją z naszymi tutaj, nazwijmy to, prelegentami, to proszę, śmiało, no, to jest wolny kraj, więc można każde pytanie zadać. Nie wiem, jak będzie z odpowiedzią, ale proszę. Mogę się spytać? Oczywiście, proszę. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy panowie mają jakieś dane dotyczące dalszych losów tych 300 mieszkańców Giżycka, którzy zostali, tych cywilów? Znaczy, tak dobrze nie ma. Jeżeli wiemy generalnie rzecz biorąc, jak wyglądała tak naprawdę w cudzysłowie kariera tych, którzy z miasta się, znaczy generalnie większości mieszkańców, którzy się z miasta wydostali. Ci, którzy wyjeżdżali najpóźniej, z reguły albo też uciekali po prostu furmanką, a więc tą najpowolniejszym środkiem lokomacji, rzadko kiedy doszli dalej niż do Korsz. To dotyczy również po części niektórych tych ostatnich transportów kolejowych, bo ten ostatni pociąg dojechał również do Korsz, gdzie dwa dni stał, bo nie było wiadomo, w jakim kierunku dalej jechać. Część tam były między innymi również siostry Betanki. Część pasażerów zdecydowała się wysiąść po prostu po dniu stania na peronie, pomijając to, że no warunki były takie, jakie były, sanitarne i z zaopatrzeniem w żywność. No stoisz w siarczystym mrozie w wagonie nieogrzewanym 24 godziny, to można zrezygnować, nie? Więc część ruszyła, kolokwialnie rzecz ujmując, z buta albo tym, co udało się zdobyć jako środek transportu dalej w kierunku tego upragnionego morza, Bałtyku. Część już wtedy wiemy, że zdecydowała się na powrót. A więc ludzie, którzy mieli świadomość tego, iż podróż w takich warunkach pogodowych tak naprawdę oznacza w
więcej niż prawdopodobieństwo śmierci wszystkich członków rodziny, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza osoby starsze. W sytuacji, kiedy wiesz, że 30 kilometrów stąd jest twój dom, no to już lepiej poczekać tam, zobaczymy, co się będzie działo. I te osoby w miarę napływały dni i wiemy również, że w tym momencie Armia Czerwona podjęła świadomą decyzję zupełnie stworzenia czegoś w rodzaju jakby getta, ale no, w strefy zamkniętej w mieście, w której mieli zamieszkiwać tylko i wyłącznie wracający Niemcy. I wiemy, że już wiosną 1945 roku było to około 2-3 tysięcy Niemców, byłych mieszkańców Giżycka, którzy po prostu tą drogą w sposób naturalny, kiedy utracili szansę ucieczki, najprościej w świecie zdecydowali się wrócić. Części ten pociąg po 2 dniach ruszył i on w sumie dotarł do Królewca i tam część została i doczekała końca Królewca, a część wydostała się drogą morską, aczkolwiek większość tych, którzy na samym starcie ruszyli, faktycznie udało im się dotrzeć nie tylko do Mierzei Wiślanej. I co więcej, okazuje się, że większość tych naszych mieszkańców później nie tyle drogą morską, co po prostu normalnie drogą lądową przez... Udało im się po prostu wydostać z Prus Wschodnich, nim Rosjanie definitywnie zamknęli możliwość wydostania się w kierunku na Gdańsk. Tutaj kluczem do sukcesu była w gruncie wycieczka właśnie po Mierzei Wiślanej, a później lodem przez Zatokę Gdańską. Bo później mieli tak naprawdę w gruncie rzeczy ponad 2 miesiące czasu, żeby przez Pomorze wydostać się dalej za Odrę i tą drogę obrali. Natomiast no, tych 300, ja myślę, że oni szans wielkich na przeżycie nie mieli, bo przede wszystkim to, co byłoby najgorsze, co było wówczas najgorsze w ich wypadku, to, że byli cywilami z bronią. Nawet jeżeli mieli opaski, które świadczyły, że są członkami Volkssturmu, to tak naprawdę Rosjanie tutaj specjalnie się nie patyczkowali w znaczy, faktem tym jest, temacie. Faktem jest, że na ulicach było trochę zwłok ludzi, ponieważ w sumie Giżycko trafiło się Rosjanom, można powiedzieć, jak ślepej kurze ziarno. Miasto niezniszczone, jeszcze z talerzami, z zupą na stołach. Także momentalnie pojawiły się, jak tylko Rosjanie zajęli miasto, o poszczególnego kwartału zostały otoczone drutami kolczastymi jako strefy do złupienia. Te 48 godzin, które Robert wcześniej wspominał, też nie myślę, żeby miało do końca takie, nie miało miejsca w Giżycku. Miasto nie było zniszczone. Tutaj nie trzeba o nic było walczyć. Tutaj tylko trzeba postawić wagony, zapakować to i wywieźć. Stworzono najpierw strefy rabunkowe, czyli miejsca, gdzie zgromadzono te łupy, które można było wywieźć. A wyłożono z tego wszystko. Od mebli, sztućców, talerzy, zastawy, kończąc na łódkach, które w porcie stały, które nie zostały zatopione, jakieś tam żaglówki, czy powiedzmy sobie szalupy wiosłowe. Otoczono rejon szkoły numer 1, gdzie stworzono jeden magazyn, vis-a-vis w Ogólniaku i w Starostwie również stworzono takie składowisko, można powiedzieć, rejon szpitala i sądu. Unikano jedynie koszar. Tam się obawiano jeszcze wzorem minionych czasów, że Niemcy mogą znaleźć jakieś materiały wybuchowe, bo zdarzyło się jakieś sytuacje, że Rosjanie zajmowali koszary i po jakimś, powiedzmy sobie, tygodniu, dwa budynek wylatywał w powietrze. Więc unikano tych obiektów. Strefa, o której Robert wspomniał, gdzie skomasowano tych powracających, to była ulica obecna Sikorskiego i Nowowiejska. Konarskiego, przepraszam, Nowowiejska. Oprócz tego... I Mazurska. Oprócz tego jeszcze, jak wspomniałem, te pojedyncze trupy leżały na Placu Grunwaldzkim, plus przy koszarach Steinmetza i przy koszarach dzisiejszej 15 Brygady. Jeden z cudzysłowie z obrońców jest nawet pochowany pod asfaltem tej drogi, gdyż wtedy tam jeszcze był Bruczek, obok jego pochowano. Tam był grób przy remoncie, szczątki zostały wydobyte. Jeszcze pamiętam, w tym czasie, kiedy był tutaj ksiądz Jagódzki, właśnie kiedyś tam telefon do niego był, że co z tymi szczątkami zrobił, bo tam jeszcze był pas, zapisano Gottmich uns. Także tam spoczywa nadal. Ile tych zwłok było, trudno powiedzieć. Rosjanie się nie tykali i dopiero po interwencjach władz ludności cywilnej, żeby pomóc przy sprzątaniu, zagrozili, jak będzie epidemia, to dopiero wtedy się tym zajęto tak naprawdę.
cmentarz, o którym to Robert wspomniał, również tych krasnoarmiejców, którzy między sobą walczyli o miejscowy browar, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, Gizutku browaru de facto nie było, natomiast był on kupiony, Fejen Zanger, który był właścicielem tego browaru, sprzedał go właścicielowi browaru Kęczyńskiego, a on uczynił tutaj u nas składnicę spirytusu i wina. I to było najlepsze miejsce, które szły walki tak naprawdę w mieście, między czerwonymi stanami. Nawet nie było zainteresowania tym przystanku Bojem, dzisiejsze Wilkasy. Tam były magazyny, gdzie były paczki wysyłane żołnierzom na wschód. To by stanowiło zainteresowanie. Natomiast rozgrzewka jak najbardziej w te zimne noce była przydatna. Poza tym wiele zniszczeń też było w wyniku takim banalnym wręcz. Dla wielu Rosjan, którzy koszarowali w większości w budynkach cywilnych, toaleta to było coś rzadkiego. U nich zwykła dziura w podłodze, no to było coś, co było naturalne. Natomiast seres z dźwignią, jeszcze nie, kilka lat temu rozmawiałem z pewnym mieszkańcem jednej z takich domków przy jednej z ulic Giżutki, gdzie przy wymianie parkietu, parkiet był wypalony. Krótko mówiąc, oni nie używali kuchenek, tylko po prostu ognisko było spalane w pokoju, przy nim tam się przyrządzano posiłki, a w następnym pokoju była toaleta. Kiedy już, zupełnie krótko i kolokwialnie, zesrano obiekt, wyprowadzano się do następnego, a ten spalono. Także taki los spotkał wiele domów takich willowych w Giżycku. Dokładnie rzecz biorąc, nie ma większych, takich precyzyjniejszych wspomnień osób, które tu pozostały. Także na to trudno ci odpowiedzieć. Proszę. Jeżeli można, Bogdan Makowski. Ja czytałem w Heimatbriefach opowieści wicekomendanta Luszy Policaj, który dowodził tymi oddziałami obronnymi i właśnie dotyczyło tych ostatnich dni. On podaje 24 stycznia, w momencie kiedy te zonie komanda dostała befel, żeby wysadzać w powietrze te wszystkie obiekty, między innymi Henrysia Górnego, ten obiekt na ulicy Olsztyńskiej, dosadzono, ponieważ tam były zaplecze gastronomiczne. No, takie było polecenie, że wszelkiego rodzaju te obiekty niszczyć. Był taki przypadek, że jego kolega został ciężko ranny, bo oni się zaczęli wycofywać z twierdzy. Punkt taki docelowy to był most na Pięknej Górze. I tam oni mieli ten pułkownik zaperów, dowodził tymi oddziałami. I wycofując się, jego kolega został ciężko ranny. I oni wpadli na pomysł, ponieważ już nie mieli zaplecza medycznego, pozostawić tego kolegę, uważając, że jak Rosjanie wkroczą, że zaopiekują się. No wiadomo, to inaczej troszeczkę się odbywało później. I w zasadzie, jak oni się wycofywali, to on twierdził w swoich wspomnieniach, że w Giżycku nie pozostało już żadnej ludności cywilnej. Ze względu na te dwa dni, które się zaczęły, tak już ta finalny etap ewakuacji 24 stycznia, do 26. 25 stycznia oni zostali, już będąc na Pięknej Górze, ostrzelani z cypelka tego perkunowskiego przez Rosjan, bo oni później tam Rosjanie z tamtej strony ich obeszli, ale z jego opowiadań wynika, że oni się przygotowywali do tego w sposób taki, powiedzmy, planowy, żeby tą ludność cywilną tutaj nie pozostawić. Natomiast dla mnie jest ciekawostką, której nie potrafię w żaden sposób wyjaśnić, mianowicie z opowieści naszych ludzi tutaj, którzy tu mieszkali, między innymi ten kolega, o którym żeście Państwo wspominali, jeszcze Rysiek był u nas tutaj, Pawłowski, który był też na robotach, mieszkał na ulicy Nowowiejskiej, w tym jego budynku, gdzie on pracował, tego pana, zamieszkał później pan Henryk Nieszczyrzewski, który zajmował się likwidacją cmentarza naszego Giżyckiego, po wojnie tutaj przyjechał na roboty. I chodzi mi o dwa miejsca takie charakterystyczne, dotyczące tych walk na tym terenie. Mianowicie tamte wykopy, gdzie zakład energetyczny teraz ma, te były przeciwlotnicze, te usypane wykopy, te, tam było wysadzone, zniszczone w wyniku działań bojowych, zniszczone działo, te 88 mm dużego kalibru. To jest jeden obiekt, a drugi to jest na rozwidleniu przy Popówce. Został znaleziony czołg, który też został rozbity. No to nie to co Janek mówi akurat tutaj o tych browarach, rzeczywiście o tych magazynach takich. Tutaj też ich kupowano nie tylko magazyny, bo skupowano ich w zboże do produkcji, tam wysyłano. No to jest spółdzielnia rolnicza. Natomiast wracając do tych ucieczek takich, jeżeli byście Państwo rato mieli chęć, bo teraz na razie wieża jest zamknięta, po lewej stronie tam trzymamy taką tablicę, poszukiwani krewnych, znajomych, naszych mieszkańców, nawet w niemiecku jest to napisane. Dostałem od pana, który miał 11 lat w styczniu 1945 roku i on jeszcze przed tym latem w 1944 roku fotografował się na tle okienka od wieży naszej ciśni.
Tam siedziałem z kolegą i siostrą, młodszą siostrą. W konsekwencji tych działań ewakuacyjnych kierowali się na Pilar, na Pasły. Ale jego siostra była pielęgniarką i ona ujechała wcześniej, zabrali ją jako pomoc medyczną dla Wehrmachtu, a oni nawet tak opowiada, że byli te fachluchte Wehrmacht, te przeklęty Wehrmacht, bo przez nich trzeba było drogę ustąpić, oni jechali kurą i nie zdążyli na Gustlofa. Ta jego siostra dostała się na Gustlofa, jak na Państwo pamiętacie, nie żyje. I on poszukuje na tym zdjęciu, tam jest jego dopisek, poszukuje nie mniej, nie więcej tylko tego swojego kolegi, z którym razem zdjęcie było na tle tej wieży ciśni. Drugi taki przypadek, tu kolega Kępa mówił o tym, o tych oddziałach, gdzie rozstrzeliwano, wykonywano wyroki. No tu 9 wyższych oficerów prawdopodobnie po zamachu Stauffenberga zostało rozstrzelanych przy tej bramie naszej tu Giżyckiej z tej strony, a uczestniczył w tym plutonie egzekucyjnym był pan, którego osobiście poznałem, który mi opowiadał w szczegółach, jak to się odbywało. I zaprowadziłem go, on mi opowiadał, że na naszym urzędzie miasta, tam gdzie pan flagę się czepia, tam na blachach takich jest napisane przez niego 27 december 1944 roku, bo on stał, obserwował, jak się te obrony przeciwlotniczej, były takie sygnalizacyjne, informacyjne punkty i on to oglądał. I do dzisiaj jest, jeżeli ktoś ma możliwość pójść tam, ja mam zdjęcie o siebie w swoim muzeum porobione tego, on sobie wystawię. A do dzisiaj są te jeszcze napisy. I on zaczął to opowiadać wszystko w szczegółach. No ci młodzi ludzie, on miał wtedy 16 lat i to wtedy był ten hart ducha, że on musiał w tym plutonie egzekucyjnym uczestniczyć, żeby to wykonać. A powiem Państwu tak, że to, co Panowie tutaj mówili, potwierdza się w jednej takiej sytuacji, że pytając tych Panów, którzy u mnie w tej mojej wystawie tam uczestniczą, mam różnego rodzaju zbiory dokumentów, które tak są nie tylko cywilne, bym powiedział, i tak niekiedy z ciekawości pytam się, a w jakiej formacji on służył. To z reguły każdy mówi, że był tylko Hitlerjugend albo w orkiestrze podwodnej, czy tam jakieś inne takie tłumaczenia śmieszne. Ale ja jestem taki troszeczkę zgryźliwy i jest taka sytuacja, że jest peryskop taki, tam zdjęcie w tle widać, Garmisch-Partenkirchen, Hitler udziela autografów, ja mi portfele ten daję. Ja mówię, że ufali Hitlerowi, kochali go, że autografy prosili. I każdy z tych dżentelmenów od razu mówi, że nie, on nienawidził Hitlera od samego początku. To ja też, jako mówię, ten złośliwy Judasz mówi, a ta chęta, to z tyłu leży lista chętnych do stopienia Kreuzwitzel do NSDAP. I ten biedny zawodnik robi takiego indyka, czego przypadkiem na tej liście nie ma, powietrze z niego zeszło. Kochani, ta historia, docieranie do tych ludzi, przełamanie lodów, bariery tej takiej niewypowiadania się o tym, co było, co jest i tak dalej, no jest bardzo trudna. Dopiero po wielu trudach dowiaduje się jakichś szczegółów, gdzie można coś uzupełnić, jakieś informacje. Osobiście zapytałem jednego pana, który, to chodziło o pana Rudolfa Madeje, jeszcze był sprawniejszy, młodszy, i pytałem, mówię, dlaczego nie przyjeżdżają do mnie, skoro mam skarstwatę, nam tu mam jakieś dokumenty tutaj dotyczące własności gruntów i tak dalej, teraz już tego nie pokazuję, to jest dla mnie już pamiątka. A on tak duma i on mówi, że a wiesz, Bogdan, bo jakby tak dużo tu ludzie przyjeżdżali, moi nasi, to by zliczyli tą ziemię, co oni tam dostali odszkodowania, to nasze plusy byłyby wielokrotnie większe niż w rzeczywistości są. Też nie tak do końca jest, bo oni dostawali odszkodowania. Ja mieszkałem z pana Konarskiego za moich czasów, jak wyjeżdżali Niemcy, to nie tylko pan Stawicki wieży robił te zawiasy, te różnego rodzaju tam klamry i tak dalej, klamry. Jak wyjeżdżali moi koledzy i koleżanki z podwórka, od Hoffmanów, od Bergerów, od Blackich, Buzerów i tak dalej poczynając, to oni też robili u kowale. Najpierw jeszcze, po tym Danielu był różni kowale, ostatni to był Stefan Co, który wyjechał już, nie żyje, on w Spytkowie, mieszka, jego syn pracuje, to oni robili dębowe takie skrzynie z okuciami ze wszystkim, bo okazuje się, że ten ich skromny majątek, który posiadał, to nie był tyle wart, co były warte te skrzynie. I ta historia znowu nam się tak jakoś zapętla, jeżeli chodzi o losy tych ludzi wypędzonych. Ja cały czas powtarzam, którzy stąd wyjechali, cały czas powtarzam, że jak u nas się mówiło w domu, że u nas, to znaczy tam, gdzie rodzice się rodzili, ojciec mówi, u nas. Później myśmy mówili do swoich dzieci, u nas to jest tu w Giżycku. A teraz nasze dzieci mówią, u nas to jest, te pokolenia się zmieniają. Ale my mamy coś takiego fajnego dla naszych, że zobaczcie, ile budynków, to co panowie mówili,
ile budynków, ile obiektów zostało tutaj nienaruszonych i chwała tym, którzy jeszcze pozwalają, żeby odnawiać te budynki, nawet wspomnijcie już tego stylu, to tam wiadomo jak to jest, no to jako historyk to się uśmiecha. Ale jest to robione. Natomiast jak ja biegam na widowiznę i mi z osób, które to opisuje, pytam się, gdzie te łóżko, gdzie ojciec się urodził, gdzie mieszkał, a ta osoba mówi, widzisz tą górkę? No tak, ale gdzie te łóżko, czekaj, widzisz tą górkę, trzy palce obok, to tam był ten hutor, gdzie nasz rodzic mieszkał. Oni tu przyjeżdżają, widzą, tak jak tutaj ten obiekt, on pobudowany był, tak nie ma co się tutaj cieszyć mocno z tego, bo to był budynek pobudowany z funduszy po części w 1906 roku z funduszu Kataty, dalszej kontynuacji tego nurtu germanizacyjnego na tych terenach. 50% dała na trafiona, 50% były dotacje na to. Ale mówię, to są inne jeszcze kwestie, natomiast my tu jako Giżyczanie, koordynatorzy tamtych, powinniśmy tę historię znać i fajnie się dzieje, że właśnie rozmawiamy otwarcie. No i dziękuję organizatorom za to. Proszę. Jeszcze taka propozycja na statki uciekające z Giżyczka, bo ciekaw jestem na pomniku w Ludówce, tam zabitych przez Armię Czerwoną mieszkańców, znajduje się parę nazwisk Giżycza, między innymi właściciel wytwórni wody gazowanej Giżycku, dlaczego tam spoczywa. Ciekaw jestem właśnie, czy tam ich dopadła Armia Czerwona, czy to była już fala powracająca, być może właśnie z tego pociągu skoczy. Jeszcze druga taka dla mnie zagadka to we wspomnieniach dowódców tutaj już niemieckich spotkałem się z informacją o takiej też większej rzezi w Kronowie, gdzie między innymi mieli być zabici również francuscy jeńcy wojenni, natomiast jak gdyby nic o tym oficjalnie nie wiemy, w Kronowie nie ma żadnego kamienia pamiętnego. To, że nie ma kamienia, to jeszcze o niczym nie świadczy, nie? To akurat myślę, że wiele narodów na tym kontynencie może wskazać takie miejsca, gdzie masa ludzi straciła życie i żadnego kamienia po dzień dzisiejszy nie ma. No tak. Natomiast znaczy umówmy się, że generalnie rzecz biorąc te masakry dokonywały się w momencie, kiedy wojska liniowe tak naprawdę coś tam doganiały, kogoś doganiały. I pytanie jest, na ile to czasami było spowodowane tym, że jeden czy drugi miał broń i wystarczyło, że oddał jakiś strzał i w tym momencie już się nikt niczym nie patyczkował. Na ile były to również sytuacje, w których no, czerwonoarmiści, że tak powiedzmy, używali sobie do woli, a później, że tak powiedzmy, sprzątali, żeby śladów nie było, ale to jest niewątpliwie cecha charakterystyczna tego okresu, kiedy po prostu front, że tak powiedzmy, się przesuwał i dopadał od czasu do czasu cywili. To były zresztą bardzo częste przypadki, gdzieś oni właśnie gdzieś tam na jakiejś kolonii, w jakimś budynku są. Noc, słychać strzały, ktoś wpada, seria po pomieszczeniu bez zaglądania, czy tam są wojskowi, czy coś w tym stylu, granat przez okno i masz masakrę gotową. Natomiast Kronowo to jest no takie z kolei też czasami spotykane, przecież nierzadko na froncie, działanie, które jest spowodowane chęcią no po prostu zamszczenia się za coś, co odwet cię zabolało. Odwet, można powiedzieć tak. W Kronowie sytuacja była taka, że Rosjanie szli przez Dejguny i na otwartym jeziorze po prostu dwa niemieckie karabiny maszynowe ich przytrzymały i zrobiły krwawą łaźnię. Aczkolwiek to nie miało większego znaczenia, to jest chwilowy, że tak powiedzmy, stop, że tak powiedzmy, na froncie. Oddziały niemieckie odeszły, a w tym momencie tam właśnie już w drodze była ta ludność miejscowa i faktycznie kilkudziesięciu francuskich jeńców, spośród których, no tak się mówi czasami 14, 11, wraz z 40 ilomaś tam mieszkańcami Kronowa i okolic, no po prostu w odwecie, no jak widzisz jezioro zasłane czerwonoarmistami, tak jak w końcu kogoś dopadli, kogo mogli dopaść, to zrobili swoje. Tych relacji jest cała masa, tej z okolicznych wsi. No, aczkolwiek mogił, nawet kamieni nie ma. W Ludówce, że tak powiem, jest zlokalizowane i oznaczone miejsce pochówku. Jest pomnik, tam był karabony z tym pomnikiem, bo był
uchowano tych ludzi właśnie z Trumny. Tam jest taki kopiec. No tak, no trzeba być pokazać, no o tak. To się umówicie na tą na wycieczkę. To się może zupełnie wypowiedź. Takich mogił zbiorowych jest w okolicach Gdzieńska sporo. Wystarczy pojechać nawet do ten cmentarzy, który jest między kanałem Kulą a Bogaczewem. I tam też jest grób, gdzie jest pochowanych 100 osób. No trudno mi uwierzyć to, że tam wymordowano te 100 osób. Najprawdopodobniej było to w ten sposób, że zima też swoje zrobiła. To były mrozy sierpczyste, organizmy wycieńczone, mróz. Ci, którzy wracali lub ci, którzy próbowali uciec, zamarzali i do wiosny te zwłoki leżały zamarznięte, lody puściły, rozkładające się zwłoki były potem grzebane, nie w jakichś pojedynczych grobach, tylko po prostu ładowano to wszystko razem do jednego dołu i nie wykluczono, bo tam jest napisane, że jest pochowanych około 100 osób, Rosjanie, Niemcy i Polacy. Czy, proszę? Nie. Tam jest też setka. Internacjonalna groby, gdzie jest napisane, tu spoczywają 20 tam żołnierzy niemieckich, 5 Rosjan i 2 Polaków. No już nie będziemy się kłócili o liczby. Czy w wypadku Francuzów to jest ten dramat, że to byli, no jakby nie było po pierwsze jeńcy wojenni, a po drugie z tej samej jakby strony frontu, natomiast to tylko dowodziło tego, że niejednokrotnie to było po prostu działanie bez jakiegokolwiek pomysłu, no zgodnie z tym, co również no, wybitni pisarze radzieccy wówczas na zlecenie propagandy radzieckiej tak naprawdę tym ludziom wbijali w mózgi, bo te kartki były dostępne wśród żołnierzy tych wszystkich frontów wkraczających do Prus Wschodnich, no, gdzie się po prostu prostym tekstem mówiło o zemście za zbrodnie i po prostu zabijaniu. To ja przeczytam, bo komisja do spraw właśnie uregulowania kwestii śmierci jeńców francuskich na terenie Prus Wschodnim. Ta komisja działała przez chyba do 1947 roku. Ja jeszcze w 1996 roku próbowałem się dowiedzieć czegoś we Francji na temat efektów pracy tej komisji. Jeszcze w tamtej czasie jej efekty prac były utajnione, nie można było. No to tak samo jak z pracami rządu włoskiego w kwestii losów jeńców włoskich na terytorium Polski. No bo wiadomo jest, że blisko, no ponad 200 tysięcy chłopa poszło do piachu i już, no taka brutalna rzeczywistość, a rząd włoski, państwo włoskie w gruncie rzeczy do końca lat 90. uznawało, że jest to temat tabu. No. Ja chciałem przeczytać fragment wspomnień jednego z pola robotników przemysłowych, który był tutaj w Kożuchach koło Giżycka, Leon Bednarczyk. On w 45 roku miał 19 lat i pisze o wyzwoleniu. W tym sensie dla niego było to rzeczywiście wyzwolenie. Przyszło wyzwolenie. Różnie było w tych gorących dniach. Wiadomo, jak to pierwsza linia. Dowódcy wojsk odnosili się nieźle. Przepytali skąd i co robimy. Wszystko dobrze. A żołnierze? Jak to pierwsza linia. Także, no, bo jedną z charakterystycznych rzeczy w tych wspomnieniach, w tej książce, w tym, że książka wydana w latach 80. Było, że oni jakby pomijają ten okres wyzwolenia, dla nich wyzwolenia, kwitują jednym, dwoma zdaniami. Niemal w ogóle nie piszą, jak Rosjanie faktycznie się odnosili. I w tych wszystkich, które przeczytałem, a prawie całe, prawie wszystkie te wspomnienia przeczytałem, tylko ten jeden fragment jakby oddaje atmosferę tych dni. Chyba cenzura przegapiła. No tak, ja tak myślę, że chyba tak. O tym, że Rosjanie mieli 48 godzin. Proszę odpowiedzieć, nie spotkałem nigdzie w literaturze zapisu mówiącego o tym, czy pan natknął się na... Ale to była właśnie umowa ogólnie znana, natomiast nigdzie formalnie nie zapisana. Znaczy, nie, na to nie mogło być dokumentu. Znaczy generalnie rzecz biorąc to jest tak zwane tradycyjne prawo wojny. Po prostu to się wywodzi jeszcze z czasów, bym powiedział nawet tam zamierzchłej przeszłości, ze starożytności, żeby żołnierz był bardziej bitny, to nie dawano wszystkim im jeść. Zdobądź sobie pożywienie za murem. W
drugiej strony żołnierze trzeba było nagradzać również. Oczywiście w armii rzymskiej na przykład był wypłacany żołd za każdy dzień służby. I to było wieczorem, bo jak rano zginął, to żołdu nie wypłacano mu. Więc nagrodą było to zdobyć sobie miasto. I tam zdobędziesz to. I tradycyjnie każda armia, która przez Europę się przewalała, czy ze wschodu, czy na zachód i z zachodu na wschód, takie prawo było stosowane. W wojnie 30-letniej w XVII wieku też było to praktykowane. Nawet były takie zasady. Jeżeli wojsko zdobędzie miasto szturmem, to mają prawo do wszystkiego, co w mieście jest. Jeżeli miasto zostanie zdobyte przez paktowanie, czyli dowódca wynegocjuje poddanie się miasta, to wtedy on decyduje o łupach. Dlatego też żołnierze starali się za wszelką cenę zdobyć miasto pierwsze, bo wtedy mieli prawo, jak to się mówi, pierwszej nocy, byśmy mogli powiedzieć, do zlupienia tego miasta. I to było traktowane jak było za Napoleona, tak potem było i w I wojnie światowej. Zresztą to sowietne słowo kozacy tutaj w Pustach budziło takie wielkie przerażenie, że jak w nocach i dniach było wyznane kozakiem i panika momentalnie. Także ja i tak zdziwiony byłem, że mieszkańcy tego miasta, jak musiało być to społeczeństwo zdyscyplinowane i karne, że nie było rozkazu ewakuacji. Oni siedzieli, ciężko bo było, ale byli. To, że im się udało ewakuować to w tak znacznym procencie, to też jest pewnego rodzaju fenomen. Tych 300, których zostało, tych sławetnych 300, czy około 300, których zostało, to nie byli tacy, prawda, legioniści, czy żołnierze Leonidasa, tylko byli to ludzie, którzy po prostu wykonywali rozkaz. Oni wykonywali rozkaz, to zabezpieczyć. Oni, ja przypuszczam, tak jak czasami też się rozmawiałem z paroma mieszkańcami Gdańska, oni myśleli, że samo się skończy po I wojnie światowej. No to wrócimy, to znowu będą Niemcy. Zatem pamiętajcie Państwo, że Giżyczanie, którzy w takiej masie się uratowali, wydostali się z Prus Wschodnich, tak naprawdę zawdzięczają to tylko i wyłącznie decyzji Hosbacha i temu, że w ramach wewnątrz tego worka, tego kotła poruszającego się w stronę zachodu, części po prostu się udało. Zresztą z tej samej armii czwartej połowa dywizji w gruncie rzeczy wydostała się z Prus Wschodnich i później walczyła w Gdańsku. Te, które się nie wydostały, te, które szły na końcu, wylądowały finalnie w Królewcu i tam do maja 1945 roku dalej walczyły, między innymi ta wschodniopruska pierwsza dywizja. Więc to też, mówię, to nie było tak, że to tak zupełnie fenomenalnie się tym jakąś ludziom od tak udało, tylko trzeba mieć świadomość tego, że abstrahując od tego, jak oceniać Hosbacha, bo dla mnie on ani tam wybitny generał, ani co, to kosztowało zresztą go posadę, to kosztowało posadę dowódcy grupy armii, bo to była rzecz w tym momencie no, zupełnie nie do pojęcia, a nie, że generał zignorował rozkaz Führera, a dowódca grupy armii krył go najprościej w świecie do samego końca. I jego manewr to była tak naprawdę pomieszana jakby troska z jednej strony o swoich żołnierzy, a z drugiej strony o ludność. On miał świadomość tego, że inaczej ani on, ani ta ludność z tych Prus Wschodnich, przynajmniej z Mazur, się nie wydostanie. I to było zupełnie świadome działanie i temu człowiekowi, no mniej lub bardziej, jego decyzja, przede wszystkim wykonawstwo jego żołnierzy, no, zawdzięczają mieszkańcy tych wielkich jezior mazurskich w dużej mierze to, że się stąd wydostali. Proszę bardzo, a później Wojtek. Jeżeli chodzi o to zachowanie Rosjan na tych terenach, mam wspomnienia, dokumenty Augusta Sikory, który mieszkał w Spytkowie, Aleksandrowo po wojnie to się nazywało, i on za to, że opiekował się Niemcami rosyjskimi, dostał od tych władz, ten początek, co tylko władze weszły do Rycy, do Giżycka, on dostał taki certyfikat, że pomagał, że no, globalizowany dosłownie był, ale ta trzecia jak gdyby fala, nie nawet druga, tylko trzecia fala tych, którzy tu na szczot robili czystki, dopadła go i powiedzieli, że pojedzie na Sybir. Zabrali go furę, bo dostał nagrodę furę i zboże na zasiewy, zamknęli go, żona zwróciła się do dowódcy, pogonili ją, z wielkim trudem udało mu się życie uratować. No i mam dokumenty, kiedy on pisał już do władz tych rosyjskich o to, żeby mu te zboże i tego konia zwrócili. Oczywiście tego nie dostał. Co do tych niektórych Niemców, przypomniałem się, bo jedna z rodzaj człowiek ma, to jest Gustav Pretorius,
tak mieszkał na Konarskiego 25, pan, który odpowiadał za wodociągi, za kanalizację w Giżycku, on został w Giżycku, to był po wojnie, w czasie tej ewakuacji on został, odpowiadał za wodociągi. To on między innymi spowodował, że z tego szpitala, który był wydany tych siostr, nie został zabrany agregat, bo siedziba NKWD i późniejszych moment już UB, wtedy za nimi się mieściło, na Pionierskiej pod Trójką i pod Piątką, tam za zasiekami było wszystko zasłonięte, ale oni się obawiali nocy, ciemności, zmierzchu, bo dzisiaj my inaczej odbieramy ten zmierzch, wtedy było sakramentko ciemno. I agregat został zabrany z twierdzy boje, właśnie ten pan Gustaw pomagał. I był jeszcze drugi sąsiad, który mieszkał pod 13, Tarach, on był zimnym chirurgiem. Nie wiem skąd to się znalazł, ale on od wojny w ogóle stamtąd nie wyjechał z żoną, która nic po niemiecku, po polsku nie mówiła, tylko mówiła po niemiecku i my jako szpice tam żeśmy psikusy robili i tak dalej. Natomiast co do tego, tej prawa tych 48 godzin. Kochani, ten dom, przepiękny dom Daniela Jakobiego na ulicy Warszawskiej, ten mały domeczek, sklep rowerowy, a dalej tutaj gdzie apteka, stał ten dom Jakobiego, który nie spłonął, nawet nie zniszczony, został podczas nocy kryształowej 8 na 9 listopada 1938. On został spalony w grudniu 1945 roku. Rosjanie wycofywali się. Podobny los miał spotkać naszą kaplicę świętego Brunona, gdzie obecnie jest gościu zbór baptystów. On został też podpalony. Udało się w ostatniej chwili ten budyneczek, przepiękny od środka wykonany, drewniane te wykończenia, on został ratowany. Tego typu zakończenia swojego pobytu, jak Rosjanie wyjeżdżali, było coraz bardzo dużo u nas. Zauważcie jedną rzecz, że w Giżycku obrazy, o których Janek mówił... Następnym spotkaniu. Dobrze, jasne. Jeszcze tylko dokończę jedną rzecz. Jak Rosjanie zabierali? Pan Tadeusz Liszowa, w swoich wspomnieniach, mam jego wspomnienia, też pisane przez niego, robili w ten sposób, że tam jak tu któryś z panów pokazywał na planie, gdzie mieściła się ten Siusaczki Zapad, gdzie Jerzy był ten Stawicki. Tam była siedziba jeszcze w czasie pierwszowojennej Straży Pożarnej Ognistej i tam były takie duże magazyny. Później PKS-y to miały, później KON powstał w tym miejscu i tak dalej. PSS-y też tam, kolinki sprzedawały. I w każdym razie oni w tych magazynach przepychali ciągniki takie na metalowych kołach, mam zdjęcia z tego. Oni przepychali wieczorem, Rosjanie już kończyli zabieranie tego wszystkiego, magazyny jakieś opóźniali, zamykali te puste magazyny i do następnej na drugi dzień. A Tadeusz mówi, że oni wieczorem, po cienku, te wszystkie ciągniki, traktory, co mu się tylko udało, przepychali w te puste i na drugi dzień, już nie puste, już sprawdzone przez Rosjan, opieczętowane, pieczątki swoje mieli i tak dalej. I wieczorem, po 20, trzeba było mieć taką oryginalną przepustkę komendanta Giżycka, że wtedy można było chodzić. A oni nie bałując się tego, przepychali to wszystko. No szkoda, pan Tadeusz zmarł chyba 4 czy 5 lat. Proszę Wojtku. Ja chciałem jeszcze też do tego traktowania mówić do że w źródłach rosyjskich są nowe informacje o tym, że dowódcy mieli problemy z utrzymaniem dyscypliny z oddziału radzieckich uważających tutaj. Była to po części wina właśnie indoktrynacji bardzo ostrej, w co się zaangażował między innymi znany pisarz radziecki Ilja Ehrenburg, który miał odczyty spotkania przed ofensywą styczniową z żołnierzami, który oficjalnie mówił, że traktujcie każdego Niemca, obojętnie czy to żołnierz, czy cywil, jako hitlerowca, jako faszystę, bo oni sobie Hitlera wybrali. I oni w ogóle tej propagandy po prostu no, byli, zachowywali się jak się zachowywali. Częste były sytuacje, że jeżeli oficer usiłował powstrzymać zbyt wydrzonych żołnierzy, to go zabijali. Były takie sytuacje. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nawiązując do dylematu wyzwolenia czy zdobycie Giżycka, chciałbym powiedzieć, że intencją Komitetu Budowy Pomnika na Placu Grombalskim, gdzie dzisiaj no, często się wspomina, że jest tam na dole ta tablica, która mówi o upamiętnieniu 90-lecia powstania Mazurskiej Partii i 400-lecia wyzwolenia Giżycka. Ten drugi człon nie znalazł się tam z inicjatywy tegoż Komitetu Budowy, ponieważ na czele którego stał już nieżyjący Leon Żur, ten pomnik miał być poświęcony tylko i wyłącznie 90. rocznicy utworzenia Mazurskiej Partii Ludowej. No niestety ten drugi człon się pojawił jako kompromis narzucony
przez ówczesne władze partyjno-administracyjne i niestety komitet się poddał. Oprócz tego miał tam się jeszcze pojawić orzeł Nadolskiego Związku Ludowego, na który już ówczesne władze nie wyzwoliły zgody. No być może będzie taka okazja jeszcze, żeby to uzupełnić. Także chciałbym. To za chwileczkę. Proszę najpierw, proszę Wojtek i później pan. Mnie zaintrygowały dwie rzeczy. Pierwsza sprawa tej katastrofy lotniczej w Piekurowie. Pierwsza sprawa w ogóle czy wiadomo, co się stało z tym samolotem, czy został wydobyty? Powiem całkiem szczerze, że ja do tego dotarłem z jakieś 2 miesiące temu, do tej informacji. I tak naprawdę się zastanawiam, czy nie kogoś zainspirować do tego, żeby trochę ponurkować. Bo znaczy u nas to prawda jest wredna natura tej wody, bo U-52 jako konstrukcja z duraluminium w gruncie rzeczy jest dość odporna i część egzemplarzy muzealnych dzisiaj na świecie, które są, to są właśnie wyciągnięte między innymi z Narwiku, tam z fiordu, bo tam też lądowali na lodzie i później szło to na dno. No, warto było sprawdzić to, raz potwierdzić wiarygodność tej relacji, a z drugiej strony może być tam całkiem rarytasny egzemplarz muzealny. Mamy 2 próby płetwu nurków, także... Filozofii to nie może być, bo prawdopodobnie popełnili taki sam błąd, jak jeszcze ja pamiętam tych kilkanaście lat temu jeden z samolotów rolniczych tak naprawdę wylądował obok, znaczy, bo tam była też brak widoczności pasa. Rok egzemplarzowy został wydobyty w latach 70. On był dobrze zachowany, bo dlatego nie wiem co o tej załodze, bo zdaje się, że załoga zdążyła wyjść. On został postawiony na lodzie. Postawiony na lodzie i dopiero lód się pod nim załamał i poszedł pod wodę, został wyciągnięty, był w dobrym stanie. To było w ramach pozyskiwania złomu, został pocięty na dół. No to już wiadomo. Może zakaczę na mleko. Jest nawet w internecie relacja, bo wydobycie realizował jakiś wpływ podstawowy regi z Gdańska. Druga sprawa, może uda nam się rozstrzygnąć kwestię tego mostu kolejowego, ponieważ obok mostu kolejowego jest tam taki zwodzony most. Ja ufając myśli inżynierskiej tamtego czasu, bo wiele obiektów, które widzę dzisiaj, robią wrażenie i są przemyślane i logiczne, gdyby ten most kolejowy był faktycznie tak nisko, on był tak faktycznie nisko, to po co było budować zwodzony tuż obok? Jeżeli nie można było przypływać. Wydaje mi się, czy to nie jest tak, że ten most kolejowy był taką prowizorką czas wojny, on miał być taki... Nie, on był wcześniej niż kolejowy. Przed pierwszą wojną był jeszcze. To był most, który łączył ulicę dzisiejszą kolejową z dzisiejszą Brunona. I to był tylko i wyłącznie pieszy. Tam nie było żadnego ruchu samochodowego, to był tylko typowy most pieszy. Holender zwodzony, opuszczany. A obok był kolejowy stały. Tak, kolejowy blokował żeglugę. Dopiero podniesiono go w latach już po 35 roku, żeby właśnie umożliwić żeglugę pod. W latach 80. 70. Drugi będzie. Proszę, nie, za chwilę, proszę bardzo. Porządek musi być. Ja parę lat temu spotkałem się z Paulem Trinkerem w sprawie materiału do kroniki wodociągu miasta Giżyska, bo takie materiały zbieram, zdjęcia, próbuję coś napisać. I on mi przywiózł dokument, który nie bardzo mnie pasuje, a wam historykom, jest to meldunek Leonhardta Kocha. Nie wiem, gdybyś to wytłumaczył, o co tu chodzi, zostawiam już wam. Bo to nie ma nic wspólnego z wodociągami. To proszę bardzo. Ja odnośnie tego mostu. Otóż... To znaczy którego? Tego kolejowego? Kolejowego, tak jest. Znalazłem stosunkowo niedawno, może 2-3 tygodnie temu, pewien dokument z 1946 roku. To był wtedy rejon dróg wodnych, który się nazywa dzisiejsze NZW. I w tym dokumencie jednoznacznie stwierdzono, że most kolejowy był dwutorowy i obrotowy. I nawet było takie zalecenie pisane do chyba jakiegoś ministerstwa, żeby odbudować ten most. Znaczy on był uszkodzony, tak jest tam napisane, że jest uszkodzony i żeby przywrócić i taki sam most, żeby był. Dobrze, to proszę, to do tego, tak? Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć, że dotarłem do zdjęcia tego mostu obrotowego, czyli rzeczywiście potwierdzam, że on był obrotowy.
przez półtora roku to nie widać na zdjęciu, ale że jest po prostu pomysłem. Uchylnie, no. Ciekawe. Czy to Robert coś do dzisiejszej sytuacji? A czy to? Proszę bardzo. To? Krzysiek. Znaczy to, no posiadam to, mam u siebie to w zbiorach, to był, wydany był bodajże, jak się nie mylę, przez biskupstwo warmińskie na potrzeby proboszczów, którzy mieli kontakt z katolikami lub unitami przyłączonymi na terenie Prus Wschodnich. Po spotkaniu możemy się umówić na jakiś tam telefon, kontakt e-mailowy, mogę pani do pana podesłać. Proszę państwa, 2 godziny minęły. Tak mniej więcej, proszę. Ja chciałam na zakończenie tylko zwrócić Państwu uwagę, to idzie tutaj film Róża, mam nadzieję. To bardzo proszę, ponieważ to jest pierwsza produkcja, w której wyraźnie powiedziano i pokazano, może nawet trochę więcej niż powinno się pokazać. Tak myślę, że na przykład nie wiem jak, to gdzieś szkoły chodziły, miały obowiązek na pewne ważne filmy chodzić. Wyobrażam sobie, że starsze klasy licealne powinny to zobaczyć. Bo nie zawsze książki chodzą, a filmy... Ostatnim takim filmem, na który poszły szkoły, jak jeszcze było u nas kino, to był Katyń. A nie, a Wiśniewski też. Także w tej chwili nawet kina nie ma. Tutaj się zgodzę, bo ostatni film, na którym szkoły chodziły, to był film o grudniu 70 roku. Tytuł chyba Janek Wiśniewski Park. Czarny czwarty. Czarny czwarty. A to było w Gieceku. Tu w Gieceku, no, ale był. Ale nie w kinie. Proszę państwa. Kina nie ma. Kina nie ma. Myślę, że moglibyśmy jeszcze pewnie parę godzin rozmawiać i takie detale sobie przypominać. A propos tylko tego pisma, które pan przekazał, to jest wyraźna sugestia do landratów, że na wschód od określonej linii kolejowej wszystkie środki w postaci przede wszystkim lokomotyw i wagonów mają być absolutnie udostępnione dla potrzeb ewakuacji po prostu ze strony wschodu, zarówno wojskowej, jak i ewakuacji ludności. I potwierdza jakby tą tezę, tak? Zupełnie świadome, bo to jest datowane na 22 stycznia, nie? Tak. A więc wszystkie środki, jeżeli chodzi o tabor kolejowy na wschód od tej wskazanej linii, miały być absolutnie przekazane na potrzeby ewakuacji. Ludności. Tyle tylko. Proszę bardzo, chciałem bardzo podziękować. Jest 22 stycznia. Liczyliśmy na duże zainteresowanie i jak widać okazało się. Ja chciałem tylko też przypomnieć, że my tu używaliśmy właściwie cały czas nazwy Giżycko, ale musimy sobie uświadomić, że historia tego miasta to jest 400 lat, a nazwa Giżycko to 66 lat, więc tak z historycznego punktu i naukowego to powinniśmy właśnie cały czas używać nazwy Lecę, a nie Giżycko, no ale używamy tak jak używamy. Natomiast mam nadzieję, że będziemy pamiętali podczas tych obchodów, że jednak przez zdecydowaną większość historii tego miasta, to miasto się nazywało Lecy. Natomiast Giżycko od 1946 roku. Dlatego... Gdzie jest Lecy, Łuczany i Giżycko, ale jakby ja świadomie nie rozwijam tego wątku, ponieważ mam nadzieję spotkać się z Państwem w tym gronie, również na następnym, na drugim spotkaniu z historią, z okazji tego cyklu od niemieckiego Lecyn do polskiego Giżycka, o którym będziemy rozmawiali o okresie, kiedy miasto to nazywało się Lec, Łoczany, Loczany, Łoczany, Łuczany i Giżycko. Mam nadzieję, że zrobimy to w marcu, w drugiej połowie marca, więc dziękuję jeszcze raz. Natomiast to mieliśmy ten dylemat, ale nie chcieliśmy, ponieważ tam to była akademia kompletna. O nie, właśnie nam się wydaje, że tu jest... Ale to jest bardziej kameralnie. Bardziej kameralnie. Ale ja się chciałem zabrać na zdjęciu tu wygląda nieźle. Się, jeżeli ktoś ma ochotę w kapę kręcić.